Cześć, nazywam się Paweł Balejko i jestem fotografem. Zapraszam Cię do mojego prawie fotograficznego podcastu Fotograf na Wynos. Dlaczego prawie fotograficznego? Dlatego, że moi goście nie zawsze będą profesjonalnymi fotografami. Czasami będą to osoby, które kochają fotografię i robią bardzo dużo zdjęć, ale na co dzień zajmują się całkowicie czym innym. Czasami będą to też takie osoby, które w ogóle nie robią zdjęć, ale ich praca jest na co dzień związana z fotografią lub fotografami w mniejszym lub większym stopniu. Poznam bliżej swoich gości oraz ich pracę. Porozmawiamy sobie na spokojnie, na luzie bez stresu. Bo stres jest zły i niepotrzebny. I to będzie bardziej taka luźna rozmowa. Czasami będzie trwała godzinę, czasami dwie. Nie określam tutaj jakiegoś konkretnego czasu rozmowy. Na pierwszy ogień idzie Tomek Hodum, białostocki fotograf. Ludzie mówią, że najlepszy fotograf ślubny w okolicy. Zobaczymy, sprawdzimy, dowiemy się kilku szczegółów o Tomku. Także co? Zapraszam. Miałem 23, nie podeszła mi. Ona była taka, powiem ci zbyt doskonała, zbyt technicznie skorygowana, optycznie, i ona była taka nie było tego czegoś, powiem ci. Lepsze efekty mam z 27. Przymierzam się do tej 18. To jest takie typowo reportażowe 28 mm dość szeroko, ale właśnie brakowało mi tego kontekstu. 27 za ciasno, 35 to już w ogóle w Fuji. Pięknie. Jakieś takie pełnopostaciowe portrety szły z tego, jakieś pół Super, super. To ja powiem Ci, cały sezon jeden przerobiłem ślubne z tym, z Fuji. Na trzy body wtedy leciałem. Na trzy bo ale co, tak. na, na, na tak, sobie miałeś trzy? Tak, tak, tak. To Widziałem, że Adam Trzcionka też tak śmiega, potrafi. Tak, na tak trzy body na sobie. Tak, na sobie, a jeszcze w torbie ma coś tam. Jeszcze w torbie ma. Tak, tak. I on jeszcze ogarnia tutaj manualne tematy, bo jak Noctona ma podpiętego, no to. Tak, tak no, to ci... no Ja się troszeczkę przygotowałem, będę o, sobie tutaj zerkał Fajnie, że, fajnie, że znalazłeś czas i będziemy mogli sobie trochę pogadać. Bo powiem Ci szczerze, że mieszkam w Białymstoku, może nie od urodzenia, ale no już z 10, gdzieś tak, nie, 11, 12, 13 lat, w sumie, mm -hmm. w sumie te 12, 13, ale ludzi z branży to tak średnio znam. I właśnie o tobie, o tobie się słyszy, so, gdzieś tam widać dużo Twoich zdjęć, ale kurczę, nie mieliśmy okazji jakoś się poznać. I zauważyłem, że co, głównie ślubne? Do tej pory głównie ślubne, ale od dwóch lat dzielę to również z, z biznesowymi. No to była może tak, tak, taka może moja jakaś reakcja na, na to, co się stało z branżą, kiedy pojawił się COVID. I wtedy zacząłem po prostu szukać jakichś rozwiązań, tak? Wykruszyło się trochę wesel, trochę się przeniosło na, na kolejny rok, więc no, jakby nie patrzeć, zabolało. No a fotografie w sumie można robić też w, in, na inne, w innych tematach niż tylko ślubne, więc tak... Tak zaczęło się u mnie fotografowanie no, tematów biznesowych, tematów firmowych, czyli portrety biznesowe, wszystkie jakieś takie kompleksowe sesje z przeznaczeniem na Facebooka, na, na social media. A co wnętrza firmy, w sensie takie stricte wnętrzowe? Wnętrza też, wnętrza też jak najbardziej. No, firma to, wiadomo, wszystko co związane z działalnością firmową, a, a czym warto się pochwalić. Czyli jeżeli jakaś siedziba jest godna pokazania, jak najbardziej, no to to buduje wiarygodność tak? jako kontrahenta. No, oprócz tego portrety, inne postrzeganie firmy. Jesteś po prostu w stanie zapłacić im wyższe pieniądze niż gdybyś miał tą samą ofertę cenową, tak? a firma napisałaby dwa zdania o sobie bez żadnych zdjęć, ładny obrazek na stronie głównej i to wszystko. A to myślę dlatego, że po prostu widzisz z kim masz do czynienia? Że widzisz osobę z, i, i, i możesz wiesz, zobaczyć z kim No tak, tak. Z kim wtedy, robisz deala? Wtedy po prostu, jeżeli widzisz... Kolejna kwestia. Jeżeli widzisz na tych zdjęciach ludzi pozytywnych, uśmiechniętych, to siłą rzeczy no, chętnie się współpracuje z takimi, a nie z gburami, tak? No tak. No a, właśnie. Albo z kimś, kogo nawet nie wiesz jak wygląda. A ponuraków na zdjęciach firmowych widziałem wielu. I to jest też mój cel, żeby dotrzeć do tych firm i zmienić to. Czyli uśmiech, proszę? Znaczy, to jest długi, to jest długi proces. Uśmiech, proszę, to raczej chyba nie zadziała, bo ludzie mają swoje jakieś takie wewnętrzne ustawienia, i kiedy e, słyszą uśmiech, to wtedy im się wydaje, że dobrze wyglądają, tak? Uśmiechają się w jakiś tam swój wyuczony sposób, e, albo nie, nie wyuczony, jakiś intuicyjny. Natomiast. No nie, ja patrząc na to jako osoba z zewnątrz, no tak jakby szukam tego uniwersalnego wizerunku, tak? Czyli nieprzesadzonego, nieprzyjaskrawionego, ale takiego pozytywnego, nie może to być na przykład jakiś taki rozśmiechany prawnik, tak? On raczej powinien być pozytywnie przedstawione, ale nie może to być tak jak w branży kreatywnej. Można sobie pozwolić troszeczkę na więcej. Czyli dobierasz e, poziom, emocje do emocji. Emocji musi być dobrany, tak? Chociaż bywają też tacy klienci, którzy chcą przełamać pewne stereotypy, jakiś tam na przykład e, taki beton, beton, powiedzmy to w cudzysłowie beton, który może się kojarzyć z e, Taką sztywną atmosferą branży prawniczej, tak? Mm -hmm. No tak, no bo oni, są już z garniturek. No właśnie tutaj. Krawat zapięty pod tak, szyję. Tak, tak, właśnie. No tutaj jedni akurat e, chcieli pójść na przekór i nawet na swojej stronie użyli e, takich graficznych motywów, jak. E, co oni tam mieli. A tutaj od nas z Białego Tak, Czy? tak. Jakieś żyrafy, prawda? No, tak, czyli dla nas nie ma trudnych spraw, my jesteśmy w stanie pomóc w różnych, no jak najbardziej. No, chcieli być tam, tak byś trochę bardziej przyjaźni. W do klienta. Tak, tak. Chcieli pokazać, że my nie jesteśmy tak jak wszyscy, ale my jesteśmy wyjątkowi. Właśnie o to chodzi, żeby pokazać no, ta, ta jakaś tam szczypta pieprzu, tak, że, która, która nadaje. No, buduje pewną wyjątkowość, no bo to też inne cechy. No to nie, nie, nie w oparciu tylko o wizerunek w postaci zdjęć, w postaci strony internetowej, ale, ale tak właśnie ludzie no, y, szukają jakiegoś wyróżnienia, no bo konkurencja jest duża. Tak? W naszej branży też jest duża konkurencja, więc no, czymś trzeba się, trzeba się wyróżniać. Trzeba się wyróżnić. Tak. A mówiłeś, że właśnie, że COVID troszeczkę ci tam? No wysypało się kilka tematów. Ludzie po prostu nie wiedząc, ten przekaz taki był z, z mediów tutaj od naszego rządu. Nieczysty. Bardzo, bardzo taki właśnie niepewny. Ludzie nie wiedzieli, co robić. No, przeprowadziłem sporo rozmów z klientkami, które no, w, tak płaczącym tonem mi opowiadały, że już nie wiedzą, co robić, już trzy razy przekładane, już mhm. przepłakane wieczory i ale bardziej przekładali, przekładali, przekładali? Czy jednak wiesz, dobra, zrobimy sobie w innym terminie, zwróć nam zaliczkę i po prostu mówimy się, zostawimy, zostaniemy przy tobie, ale nie wiemy, nie wiemy terminu, więc odezwiemy się, jak wszystko się uspokoi? Yy, nie dograliśmy, nie, nie udało nam się dograć terminu, tylko z jedną parą i wtedy rzeczywiście oddałem pieniądze, oni znaleźli kogoś innego, ale yy, później chyba. Ponownie do mnie się zwrócili, bo znowu chyba im termin nie zagrał, ale ja już miałem wtedy z kolei zajęte. Mhm. I, i w, tak naprawdę tylko jeden taki przypadek był. Słońce dzisiaj o, będzie nam. To, to jest do, dobry tutaj. Dobry prognostyk, bo mam dzisiaj sesję wnętrz i. Właśnie widzisz, raz jest słońce. No raz... właśnie, i tak już w ogóle myślałem, że dzisiaj to pozamiatane i nie będzie tego słońca, ale może coś tam błyśnie. No zobaczymy, eee, czyli te biznesówki udało się jakoś tam rozhulać, e, bo mogłeś się w sumie, ale robiłeś się w studiu, czy robiłeś je znaczy gdzieś tam u siebie, czy jednak przyjeżdżałeś gdzieś tam do nich? Zaczęło się od tego, że w ogóle nie miałem żadnego zaplecza i tak naprawdę nie miałem ani studio, nie miałem też klient, akurat trafiłem na takiego klienta, który nie miał swojej siedziby, bo, bo pracował w domu, mhm. nie miał warunków. Do, do pokazania się w jakichś korzystnych warunkach. No i po prostu celowaliśmy w sesję na zewnątrz, wykorzystując jakieś obiekty, prawda? Jakąś architekturę, taką dosyć niejednoznaczną, nie kojarzącą się, ale nadającą taki wydźwięk profesjonalny, tak? Żeby, żeby byli kojarzeni, to akurat była branża jakaś chyba finansowa. Druga pani chyba prawniczka, jeden pan z ubezpieczeń i właśnie tak im starałem się w oparciu o architekturę jako tło czy jakieś, jakieś betonowa e, ściana, szklana szkło, metal, szkło ale nie, zrobiłem taki research tutaj w Białymstoku po prostu <laughs> poprzeglądałem realizację jakieś tam obiekty, które się wyróżniały z, z architektury raczej z ostatnich pięciu, 7 lat no i jest kilka obiektów które naprawdę nadają się do, tak, do takich zdjęć. Także Są wdzięczna. 85, 50, na pełnej klatce i tematy poszły bardzo gładko. Klienci zadowoleni ze zdjęć. Ja już miałem coś do pokazania, i tak naprawdę później poszło to dalej. No i zbiegło się to też z, z, z moim tak jakby przystąpieniem do, do pewnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców w Białymstoku. I tam też nabyłem sporo kontaktów, właśnie takich biznesowych, które, które bezpośrednio dały mi jakieś zlecenie, albo pośrednio gdzieś tam y, mogłem pozyskać klientów z, z zewnątrz. Także, no tak, myślę, że. Ale to nie jest organizacja stricte fotograficzna, tylko różne nie, to, to różnych są każd Każdy członek tej grupy, do której należy, reprezentuje inną branżę, i mm, dzięki temu nie ma konkurencji, każdy, tak jakby. Tutaj swój biznes promuje, tak. I, w, no I działa to. Zadziałało u mnie, tak? No, zadziałało super. u mnie, pozyskałem tych nowych klientów. Zbudowałem sobie jakąś rozpoznawalność wśród tego środowiska. Mhm. Także no, trzeba, trzeba działać na, na kilka y, frontów, tak, Na kilka sposobów y, próbować tych klientów. No, albo budując tutaj nową, nową swoją odnogę fotografii, tak? no, trzeba działać równolegle na, na, na kilku no, na kilka sposobów pozyskiwać klientów. Czujesz oddech konkurencji na plecach? Czy, że, że tak wiesz, trzeba właśnie szukasz czegoś nowego, czegoś, co, czego jeszcze na przykład nie próbowałeś, albo próbowałeś kiedyś, wiesz, że umiesz, i idziesz w to. Czy raczej robisz swoje i, i, i tam się nie przejmujesz? Bo, bo w sumie ty już jesteś na rynku z ponad 10 lat, nie? Ty już jesteś ile? Pierwszy, do 13? Pierwsze komercyjne zlecenia zrobiłem w 2009 roku. Tak, wcześniej, wcześniej to tylko brałem aparat do torebki, yy, wtedy jeszcze narzeczonej, później żony, i gdzieś tam chodziliśmy na wesela do znajomych i gdzieś tam ten aparat wyciągałem. I robiłem równolegle. Ale tylko sobie, czy już tak pod kątem właśnie znaczy... weselu, robienia sobie powoli portfolio? Powiem Ci szczerze, że jak moja domena wystartowała w 2009 roku www.fotomasz.pl, tak miałem ją wykupioną chyba 3 lata już wcześniej. Tylko nie było, nie było momentu. Dobrego, Plan na... w głowie był, tak. Tylko zawsze no, nie było czasu, to zawsze coś, no człowiek zawsze. Narzeka, Zawsze że, jest coś tak, innego. Nie? A, a chyba chyba to jest złe podejście. Nigdy nie ma tego właściwego momentu. Trzeba po prostu zacząć. Czyli tak, 2009 otworzyłeś e, firmę, 2000 mówisz, że trzy lata wcześniej już była strona. To tak w ogóle od kiedy ta fotografia jest u ciebie? W sensie, że już miałeś jako. Domena była wykupiona. Strona, strona wystartowała dokładnie wtedy, kiedy założyłem działalność, czyli w 2009 roku. No, a pytasz? A pytam, kiedy w ogóle. Zajawka fotografii. Zajawka, właśnie. No. Kiedy to Wiesz zajawka? Co, zajawka pojawiła się może nie od razu. Mój tata, jak miałem jakieś, nie wiem, 12-14 lat, w ciemni, w domu wywoływał zdjęcia wykonane przez. Przez siebie, no, nasze domowe zdjęcia, tak? Czyli czułeś woń analoga w domu. Tak, radiowa trójka leciała. Kurcze, to ładny jeszcze wtedy. Ta, tak, tak, dokładnie. I jeszcze pamiętam wtedy audycję, nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle, że w, akurat to chyba nie trójka nadawała, ale chyba, chyba inna stacja, ale nadawali sygnał y, programów do Atari. Można było nagrać program puszczony. W radiu, Radio. na kasetę i później wgrać to do komputera. No, ale tak pamiętam, że właśnie w tej ciemni, tata, tutaj te czerwone lampki odpalał, krokus, którego mam do tej pory, trzymam. Był zamysł, żeby może pozbyć się tego, ale okay. trzymam. Nie, czerwona lampka, jak jakbyś sobie chciał dekorować to. <laughs> tak. Przydaje się i w ciemni, i jako yy, fajne doświetlenie, ale pamiętam, że tak, krokusa też. Krokusa też dziś mam, ale nie, nie na widoku, bo e, za dużo było nerwów i jednak Patterson e, zawitał w ciemni, w końcu dostałem pod choinkę i już teraz szpulki się. No więc właśnie, no tutaj wiesz, znaczy tutaj do tej, do tej analogowej fotografii chyba akcesorium można dokupić bez problemu w tej chwili. No, tak. Ale co próbowałeś coś w analogu? Ja nie wiesz co, tak naprawdę mnie odstraszały koszty, bo ja w, no miałem krótki epizod powiedzmy w wieku 15 lat 15, 16, 17 yy, biegałem z, z jakimś tam miałem Zenita, yy, 12 XP, tak yy, Helios 58 do tego podpięte i generalnie z. A, i Pentakona 135 miałem, pamiętam. O, ten. widzisz, no to Pentakona, czekaj, czekaj, czekaj. No to ja mam tutaj jedenastkę i mam. Ja triotara ta... to wszystko piątkę, ale ale fajny jest, fajny jest do, do, Słuchaj, do, tak. do zabawy no, sobie. No, w ogóle jak kilka zdjęć zrobiłem kolegą, pamiętam na osiedlu. Takie jakieś randomowe kadry portretowe, miazga, miazga. Po prostu takich obiektywów generalnie się nie używało, tak? Jak, jak gdzieś tam ktoś z aparatem. Analogowym wtedy wyskoczył, no to była to albo małpka kanona, czy kodaka, tak? Obiek obiektyw zafiksowany 35, albo w, no, jakieś takie parametry, powiedzmy, bez szału. Natomiast no, ta tuba 135. To robiło wrażenie naprawdę jak zrobiłem kilka takich, no bez, bez jakiegoś tam specjalnego starania. No ale to, to jednak wtedy błysk wokół się pojawił, kóczny. Chyba, że ktoś miał ciocię w Ameryce, to ewentualnie do przysłałaś? W moim środowisku akurat nie. W moim środowisku nie, nie kojarzę. Nie, 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 nie. Raczej u nas tutaj wschód działał mocno. Tak, tak, zenity. Nim Słuchajcie, się można było też tak, obronić. Tak, u mnie Smien, Zenity. Fiedy. E, Elikon, e, Kijew. Kurczę, no, mam w torbie, przyznam szczerze, nie, nie mam czasu od dwóch lat otworzyć tą torbę i sprawdzić, co tam do końca jest. Bo była u nas przeprowadzka, także rodzice ze starego miejsca się przenieśli i, i te graty jeszcze właśnie czekają, czekają. i Trzeba je odkurzyć, nam... bo to teraz wiesz, wszystko rośnie, rośnie na wartości. Bo no, tak, no tam jeszcze klisze jakieś masz, które teraz kosztują po kosmiczne wiesz, ceny. Wiesz to no, mam jakieś orwo w ogóle czyste, niewywołane. One leżą już, powiem Ci, no... Do, do, do lodówki tylko wsadź. Słuchaj, i... nie, nie, one w garażu leżą, tam też mam chyba 7-10 stopni, także Także, Aby wilgoć nie no, no Nie, nie, to jest sucho, ale no, wiesz, traktuję to jako ciekawostkę w tej chwili. E, znaczy, no, pozbyłem się myśli o sprzedaży. Na razie niech leży, niech dojrzewa, tak jak winko. Zobaczymy. Za jakiś czas może będzie e, może będzie na to jakaś zajaweczka, ale na razie. Czyli, czyli analoga, analoga sobie gdzieś tam odpuściłeś co? i zacząłeś, i za co? Na cyfrę się przerzuciłeś. Powiem Ci tak. Yy, pobiegałem, tych rolek trochę wywołałem, ale kosztowo, no kurczę, no człowiek tak naprawdę gdzieś tam w liceum no to nie miał tych yy, przychodów jakiś, tak. No. no ale aparat cyfrowy trzeba było też sporo wydać na raz. Wiesz co? I, i tak rzeczywiście było, bo yy, taką miałem zajaweczkę, że te, te aparaty miałem w głowie cały czas. No, bariera cenowa, y, jeśli chodzi o eksploatację, o wywołanie zdjęć, no, była y, znacząca, więc troszkę ten temat u mnie y, tak jakby przysnął, tak? ale miałem go cały czas w głowie. Miałem go na tyle w głowie, że magisterkę pisałem o rynku aparatów y, cyfrowych y, w Polsce. Tak? No, kurczę, to na jakim kierunku byłem na w jakim kierunku? Na zimie. Zarządzanie i marketing w miałem stoku. I sobie mogłeś podpiąć elegancko. Słuchaj, generalnie tak. I w, no, śledziłem tą sytuację. Cały czas patrzyłem, co się pojawia na rynku, jakie tam premiery wyskakiwały. I pamiętam, że No... już celowałem, żeby coś sobie kupić, ale nie chciałem też jakiegoś takiego byle czego, a tam pełno było różnych takich. Mam to, przepraszam, mam to podobnych wynalazków. Może na mnie zablokują. <laughs> Okej. Okay. I nie chciałem właśnie wchodzić w te takie tematy, bardzo no, prymitywne, no, trzeba to powiedzieć. Tylko chciałem coś takiego, w, w czym można już by było. Popracować. Pokombinować coś tak. Nie stać mnie było na, na topowe sprzęty z tamtego okresu. Mówię tu już o lustrzankach cyfrowych, bo to były kosmiczne pieniądze. Rzędu tam chyba, nie ja wiem, 5-6 tysięcy dolarów. To było, to, to było drogo, tak. To były jakieś kodaki, takie z gripem zintegrowanym, pamiętam. Później weszły hybrydy Konika Minolta, znaczy wtedy to jeszcze Minolta to się nazywało, chyba. A1, hybryda, taka podobna, tak. A1, coś tam jeszcze. Sony miał swoje takie pokraczne tubusy F717, później F818. To wyglądało to jak długi obiektyw z doczepionym czymś malutkim z tyłu. Matryca to tam jedna, 1 przez dwie trzecie, czy co, coś takiego małego tam było. W każdym razie, no, imponujący zoom, e, robiło wrażenie. Niektórzy sobie dodawali profesjonalizmu dźwigając takie. No tak, no bo jak masz duży czarny aparat, to już od razu jesteś tak. szanowanym, profesjonalnym fotografem. Cza czarny był dopiero ten F818, bo pierwszy wypust 717 była srebrna. No, ale nie przeszkadzało to. Nie przeszkadzało. Nie no, czarny aparat to jest jednak... <grym> tak, no jak, jak ja czasami podepnę gripa, założę zooma, to widzę jak wszyscy... Aż oczy stawiają, nie? Że... No dokładnie, dokładnie. Tak, tak to działa. No to co trafiłeś, co był? Co, co pierwsza cyfrówka. Słuchaj, yy, tak naprawdę, pierwsza cyfrówka moja to był Olympus C4000. Olympus C4000. Tak, o zoomie y, odpowiadającym na pełnej klatce 32,96 mm. I to była moja pierwsza zabaweczka, znaczy zabaweczka. no Bardzo, bardzo. Poważnie to traktowałeś. Po prostu się bawiłeś. Nie, ale czyli właśnie, czyli to była zabaweczka, którą poważnie traktowałeś? Czy znaczy, cały czas to było fotografowanie amatorskie, ale już mogłem robić to bez ograniczeń. Mogłem... Ale muszę, muszę zapytać, były tak. kwiatki, chmurki? Yy, nie, wiesz co? Yy, kryształy lodu. Kryształy lodu? Yy, tak. Wydział... Miał tryb makro? Jakiś tam że... Wiesz co, on sobie radził nieźle. Ja nie pamiętam dokładnie, ale można było podejść z nim na naprawdę jakieś 5 cm i pamiętam, z kolegą poszliśmy, e, wyciągnęliśmy, rozbiliśmy kamieniem e, kawałek lodu w Siemiatyczach nad zalewem i wyciągnęliśmy tam bryłkę takiego lodu. A wiesz, kolega M? Nie, kolega Sebastian których nie ma, nie ma raczej chyba w tej chwili do czynienia z, z fotografią profesjonalnie, ale wtedy jakoś taką zajawkę w liceum mieliśmy. I wiesz, jak ta struktura lodu w środku, ona jest taka bajeczna. Mhm. Te, te takie struktury wzdłużne. Pyknięcia, tak. Słuchaj, generalnie jak słońce zaświeciło i tryb makro, jakieś tam bocheszki się fajnie, fajnie tworzyły. Ci, no jak, jak pryzmat działał pewnie pod, pod słońcem, yy, jak tam wszczepiało to światło zawieszenie. Ja już tam nie pamiętam dokładnie, co, co tam, bo to pierwsze takie fascynacje to prosty kadr, tak no naprawdę. Tak, robił no tam tak. robotę, wiesz, bo to ujęcie takie niestandardowe, my to oglądamy z metra, taką bryłkę. Natomiast no, zbliżyliśmy się tutaj do, do takiego powiększenia, że, e, że właśnie było coś fascy fascynującego w tym. Chmurek nie było, chociaż chociaż gdzieś tam. Chyba wodę obserwowałem, pamiętam jakoś. W długich czasach coś tam się bawiłeś? Nie, właśnie nie. Raczej szukałem form, żeby tak, pokazać wzburzoną jakąś taką. Nad, nad, nad morzem. Jakieś tam takie, prawda? Fikuśne kształty ze Fale? wzburzonej fali, tak, mm -hmm. które wyglądały jak ludziki czy coś takiego. O, pamiętam takie kadry, gdzieś tam mnie fascynowały. No generalnie, czy przyroda? Nie, nie miałem chyba fascynacji przyrodą. Bardziej, i to mi zostało do dzisiaj chyba ludzi. Wolę ludzi mieć w kadrach, tak? Jakieś relacje, jakieś takie, jak coś iskrzym między ludźmi, tak? Czyli po, lubiłeś podglądać. Lubiłem podglądać w domu. Bardzo dużo tych zdjęć robiłem rodzinnych i cenię, że teraz mogę oglądać te osoby, których już nie ma z nami. I jednak pamiątka w postaci zdjęć to ma ogromną moc. No i tych zdjęć bardzo dużo robiłem, pamiętam w domu. Także. I na czym e, teraz są te zdjęcia? W sensie masz jak, jakiś backup e, cyfrowy, Ech. czy tylko wydruki? Nie, mam NASA, wiesz, na nasie na, na podwójnym dysku trzymam to jako. Backup. Czyli te stare zdjęcia, stare zdjęcia nawet masz jeszcze format? Mam, mam wszystkie początki to mam od 2000 roku. Wtedy. Tak, tak jak pamiętam, pierwszy folder to jest chyba u mnie 2000 rok. Nie, może. Zazębiało się to chyba. 99 jakoś w 2000 to był u mnie start. I właśnie z tego okresu mam tak jakby pierwsze cyfrowe skany też mam. No ale tego nie, mówię raczej o tych cyfrowych. Mhm. Wszystkie je gromadzę, właśnie kopia równoległa jest w, w, przez ten nas. Cały czas jest to na dwóch dyskach e, tak jakby zachowane jednocześnie tak, że nie martwię się, że tutaj coś się wydarzy z tym, no, ale jak to szewc bez butów chodzi. E, odbitek nie mam tak za dużo. Mhm. Zawsze, zawsze kurczę człowiek nie ma na to czasu. No, ale tutaj polecam pewną, jakąś taką dyscyplinę w tym temacie. No, ja niestety nie, jeszcze nie ogarnąłem. Polecasz dyscyplinę? Nie, 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 sam tego nie ogarnąłem, ale, ale yy, tak jak rozmawiam tutaj z ludźmi, wiem, że niektórzy mają wypracowany taki system, że wracają gdzieś tam po urlopie i. Z, Na bieżąco? I z, z tych powiedzmy, nie wiem, kilkuset zdjęć wybierają setkę, 150. Mocnych zdjęć, dobrych zdjęć i wywołują je od razu. No, ja to zawsze kurczę, jednak byłem takiego podejścia, że muszę je obrobić, bo tutaj ten balans bieli. Taki tak, grzykki, że od razu musisz coś poprawić. Tak, że muszę troszeczkę podbić tutaj ekspozycję, że muszę coś. Nie do końca one mi. No i te zdjęcia właśnie nie doczekały się swoich wersji papierowych przez to, ale nie ukrywam, że często. Wracam do tych zdjęć, często je oglądam. W pandemii, w pandemii yy, nie miałeś tak, że zrobię porządki na kąpie, w folderach, podrukuję, poogarnię? Po Czy jednak miałeś pracę i, i, i nie było tak no tego, właśnie, że. No właśnie tak to się złożyło, że, że nie miałem tej przerwy, z, tak jakby do, do nic nie robienia, i sobie ten czas zagospodarowałem, więc tylko bieżące tematy zdążyłem uporządkować, a te zamierzchłe. Te lata 2000 i tak dalej, archiwalne zdjęcia, no nie miałem czasu naprawdę się tym zająć, bo temat puchnie, jak widzę, ale no na, na razie. W... Na emeryturze może będziesz miał więcej czasu. Taak, tak, tak, zostaniemy przy tej wersji. <grych> tak, dokładnie. A pierwszy ślub, kiedy pamiętasz, swój pierwszy, pierwszy ślub? Pierwszy ślub. Taki wiesz, że już cały, nie, że tam u znajomych sobie klikasz? Tak, tylko Aha. że już e, u klienta. Tak, to było w 2009 roku, dokładnie. I powiem Ci, jak może ktoś zapytałby, jak, jak pozyskałem tych klientów. No właśnie, na podstawie tych zdjęć, które wykonałem, chodząc z żoną na, na, na śluby naszych znajomych. I pamiętam, że brałem wtedy Nikona D70. Z 35.18. Czy to już była kolejna cyfrówka po Olympusie? Czy po, miałeś coś jeszcze po drodze? Po, po Olympusie po C4000 e, wróciłem do EOSa, EOS-a 300 analogowego i myślałem, że po prostu no jakoś sobie poradzę, coś tam na studiach człowiek dorobił, coś tam. Mhm. Coś tam, jakoś, jakieś pieniądze się tam pojawiały, ale nie. nie, jednak człowiek jeszcze bardziej skrupulatnie liczył tą złotówkę. tak? Więc, każdą klatkę. Tak, mieszkało się w akademiku, kiełbasa po 7 zł, to było takie oszczędne życie. Tak? Ten powrót do analoga, do tej 300 był krótki. Ja pamiętam, że ja miałem ją chyba z pół roku. Ja ją sprzedałem. Za 800 złotych, jak pamiętam. Za 800 złotych body z 28,80 poszło na Allegro. No i wtedy, akurat, moja kuzynka, jak się na moje szczęście stało, była szefową marketingu w Nikon Polska. Kurczę, ty miałaś wtyki. No można tak czy powiedzieć. Jesteś, czy... Jestem jej bardzo wdzięczny. Bo po, wtedy... po rodzinie jesteś nikoniarzem? Trochę tak wyszło, trochę tak wyszło, bo, bo tak naprawdę ona em, pozwoliła mi na zakup pierwszego mojego cyfrowego Nikona, właśnie D70 to był, w korzystnej cenie, tak? dostałem jakiś dobry rabat. I dlatego padło akurat na Nikona, a nie na kanona. Czyli ty tam za bardzo w sumie nie patrzyłeś na markę, nie. tylko patrzyłeś właśnie, że była dobra cena, w miarę dobry, dobra. Z, znałem te jakość. aparaty, tak, bo pisałem o nich one tak naprawdę w tym czasie, bo to był 2004 rok, kiedy zbiegło się to z moją obroną pracy magisterskiej i z ich premierą rynkową tych aparatów. I Czy to była świeżynka? To była świeżynka, tak, ja już wiesz, rumorscy czytałem o nich dużo wcześniej, wiedziałem, znałem specyfikacje, i więc wiedziałem, że. Czyli też tak masz, że zanim coś kupisz, to musisz wcześniej wybadać dobrze, co, oczywiście, jak... Oczywiście. Analizując na przykład ostatnie premiery aparatów, które, które się pojawiły i w odniesieniu do ich cen w momencie premiery, a nawet jakiś czas po premierze, no to ja nie, nie, nie zmieniłem moich a 7 trójek. Bo, bo nie widzę tutaj sensu tak, ekonomicznego, lepszych zdjęć nie będę miał z tych, z tych nowych puszek i to są tak naprawdę, no, no jeszcze nie ma takiej rewolucji w tym temacie, która by mi powiedziała, że Czy zmiana. Mamy dość podobne podejście, że właśnie wymienię sprzęt dopiero gdy widać już jakoś tak drastycznie techniczną różnicę, że mhm. O kurcze, jednak, chyba warto, no nie? Tak, powiem Ci co więcej, bo y, pracuję na A7 Trójkach, na A7 Trójkach od ich premiery, czyli kiedy one wyszły w 2018 roku w marcu, od razu w preorderze zamówiłem je. Od kwietnia, tak, od kwietnia miałem już je fizycznie, dwie puszki kupiłem wtedy i tak naprawdę y, od tego okresu, od 2018 roku. Przerobiłem nimi dwa sezony bardzo intensywne. Kupiłem je po raz kolejny. Kupiłem, sprzedałem te stare, bo już one miały nalotu tam ponad 100 tysięcy, więc stwierdziłem, że chcę mieć świeży sprzęt, idę do klienta, chcę mieć pewność, że, że nic tam się nie wydarzy. Kupiłem znowu te same puszki. Aha, czyli po prostu stwierdzili, że ma już jakiś tam przebieg? Tak, po prostu profilaktycznie, wiesz, nic się nie działo. Ja miałem akurat to szczęście, że naprawdę moje egzemplarze były... Bezawaryjne. Nic tam się nie działo. Słyszałem, że tam różne jakieś wpadki się zdarzały u kolegów, u mnie nie. I powiem ci, po, ponownie kupiłem te aparaty z premedytacją. Kurczę, sprawdziły mi się. Tak, biorę jeszcze raz, biorę jeszcze raz i powiem ci, że to było w 20 roku no, minęły już prawie dwa lata na ten moment kupiłbym je jeszcze raz. Mhm. To nie są doskonałe aparaty, mają pewne bolączki, tak jak każdy sprzęt, ale nie oszukujmy się, pozwalają tak wiele, że... A co, co nie mówię? Bolączki? Jakie mają bolączki? Co ci tam? Jakość wyświetlacza jest taka sobie, mhm. można powiedzieć. Yy, to, to jest delikatne określenie. No to już w współpracy z Sony nie będziesz miał. <laughs> Nie, yes, on jest świadomy tego. W nowym modelu, w czwóreczce, już ten wyświetlacz jest nieba, ziemia. Ale powiem tak, no, wyświetlacz wielu osobom przeszkadza na tyle, że skreślają ten sprzęt. Dla mnie to jest tylko podgląd e, ostrości, a to działa, i podgląd e, naświetlenia. Czy nie jest prześwietlone, czy jest niedoświetlone. Więc jest ziarnisty, jest taki lagujący może troszeczkę. I rozdzielczość taka pozostawia wiele do życzenia, ale działa. Czyli ale częściej jesteś na monitorze, czy, na, na wyświetlaczu czy na wizjerze? Łapie się na tym, że jestem coraz częściej z aparatem przy biodrze. Znaczy, ma to też swoje zalety. Tak jak pracuję z klientem podczas reportażu, często jest tak, że klient myśli, że ja coś przestawiam. No, tak, tak. No. Spępka, spępka jest najlepiej, no. albo czekajcie, ja tu muszę przepiąć coś, mhm. ten, ten, i nagle jest wiesz, rozluźnionko, i sobie tam coś tam pogadają, jest jakaś emocja, wytarcie yy, potu łez, i wtedy sz, 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 leci seria. Ja to robię jeszcze inaczej. Z premedytacją wchodzę do pomieszczenia, w którym siedzi powiedzmy <laughs> 10 sparaliżowanych w cudzysłowie osób, bo, zobaczyło bo, fotografa. bo właśnie nadszedł on. Kończymy rozmowy, kończymy śmiechy, już teraz siedzimy grzecznie. Po, poważne miny i patrzymy wszyscy na tego fotografa, a fotograf w tym momencie no niestety. Pot na plecach. E, nie, nie, fot, fotograf po prostu tylko czekał, aż, aż, aż ci ludzie no, będą zachowywać się normalnie, naturalnie, tak? Mm -hmm. No chyba, że to jest u nich normalne, naturalne zachowanie, że, że paraliżuje, że Tak. Natomiast. No, dla, znaczy, dla mnie jako fotografa takie momenty, takie kadry tych ludzi, którzy. Yy, no, są tak, tak, jakby spłoszeni aparatem, no to, to są kadry do kosza, tak? No. Mimo tego, że ta pani będzie ładnie wyglądać na tym zdjęciu, ale nie ma w nich autentyczności. Znaczy, to, co działo się minutę wcześniej, jest dla mnie <grym> wartościowe. Natomiast to kiedy ja tam stoję i jestem, oni są pod wpływem tego mojego aparatu, no to, to, to jest taki moment dla mnie niegodny uwiecznienia. Dlatego robię to z premedytacją, wchodzę do pomieszczenia, przy, witam się z ludźmi, mhm. e, kilka takich strzałów powiedzmy z głośną migawką puszczam, no, żeby, żeby wiedzieli, że zrobiłem, klapnęło. tak. No, trochę się tam uśmiechną, trochę się tam może odwrócą. No, I potem cyknę elektroniczną. Tak, dokładnie, później, później opuszczam aparat od oka yy, no i coś tam sobie kółeczkiem pokręcę na niby, yy, przełączam na elektroniczną migawkę, a pokręcę się trochę po pomieszczeniu, porozglądam się, a jednocześnie robię zdjęcia. Patrzę, co ci ludzie gdzieś tam nawiązują już jakieś yy, rozmowy, coś tam jakieś. Jakieś zaczepianie, jakieś gesty, jakieś ręce już tutaj. Ogarnianie sytuacji unoszą się tak, i już powoli wchodzimy normalnie w, mm -hmm. ten, w ten tryb robienia zdjęć. Bardzo dużo pracuję na elektronicznej migawce i uważam, że to jest rewolucja generalnie w fotografii, bo, bo jednak, no tak jak mówiłem, aparat płoszy jak człowiek słyszy tą migawkę, no to automatycznie już. Jest czujny i nie pozwala sobie na pewne zachowania, tak? A my polujemy na takie zachowania, które, które, które naturalnie się wydobywają z ludzi, więc, więc elektroniczna migawka, właśnie tego, tego mi brakuje w obecnych premierach. Yy, migawka całkowicie funkcjonalna i z lampą błyskową, to tylko topowe puszki mają w tej chwili. Z9 Nikonowska i A1 w Sony, tak? One to mają pełni funkcjonalną. Trzeba LED. uważać na światło LEDowe, nie? przy, przy Tak, w starych, w starych właśnie aparatach, czyli między innymi w A7-3 i w pozostałych konkurencyjnych body jest problem właśnie z, z, z migotaniem obrazu z pasami, poziomymi pasami w, w sztucznym oświetleniu. Dlatego zawsze strzał testowy po wejściu no, do nowych warunków, do nowej sali, do nowego pomieszczenia, szybki strzał testowy, czy mogę w ogóle robić na, na elektronicznej. No i właśnie, świeżak zobaczy, ma paski, a chce na elektronicznej. Podpowiedz, jak tam sobie poradzić z tymi paskami. Słuchajcie, no, w niektórych sytuacjach jest wyjście z tego, można zejść z, z czasami, wydłużyć czasy. Tak? Na przykład w kościele jest na, na tyle statyczna sytuacja. Hmm, kiedy tak naprawdę przysięgę można zrobić z czasami 1,6 sekundy, wtedy efekt tego, tych, tego paskowania, tego bandingu, będzie naprawdę niewidoczny, biorąc pod uwagę, że nie ma się zapiętego y, y, obiektywu z 200 mm. Y, nie używam, nie znam, tak, ale na 85 na pewno da to radę. Oczywiście nie ma tutaj y, tak jakby. Nie znam takiej pewnej ręki, żeby jednym strzałem to załatwiła, więc tryb seryjny Twoim przyjacielem. Wychodzę z założenia, że jeśli zlecenie jest płatne, to nie ma tutaj robienia z siebie artysty i ograniczania się do pojedynczych klatek. No, więc, więc tryb seryjny naprawdę pomaga. Ludzie... Ale co, klasasz na maksa, czy jednak sobie tam ulubiłeś swoją co, liczbę klatek na sekundę? W kluczowych momentach mam medium, ustawione medium w Sony to jest taka powolna seria i generalnie bazuje na dwóch strzałach z danego momentu, tak? To jest zawsze taka sytuacja pół na pół, że albo Ci zamknie oczy, albo nie zamknie, więc zwiększam swoje szanse i większość, większość obskakuje na te dwa strzały, Natomiast kluczowe momenty takie już, no, jest, jest mi płacone za zlecenie za to, żebym ja jak najlepiej je wykonał, tak? Więc ja staram się jak najlepiej je wykonać i naprawdę no, wykorzystuję po prostu możliwości sprzętu są takie, że, że, że mogę powtórzyć tą klatkę w krótkim odstępie czasu. I złapię na pewno. Daną osobę z korzystną miną, bez przymknięcia oka, bez dziwnego wyrazu twarzy czy tam ust jakoś nie w pełni otwartych. No więc taka seria w kluczowych momentach zdjęć najważniejszych, ona ma rację bytu i nie ma co tutaj się wstydzić. I nie ma co się wstydzić z ilości przynoszonych zdjęć. Bo w sumie są właśnie dwie szkoły, no nie, że jedni to jedno zdjęcie, dwa, trzy i wiesz, żeby było już gotowe, a inni właśnie boją się, że w tych trzech zdjęciach czy dwóch się nie złapią. To seria, seria e, i wiesz potem, że przynoszą tyle zdjęć, i mają z tym, mają z tym problem, że jest taka duża, duża ilość tych zdjęć. Bo tam z wesela przynieście z 8-9 tysięcy, i nagle boi się, że to jest za dużo. Nie? Znaczy, temat jest złożony? Z tego względu, że na przykład, kiedy rejestrujesz daną sytuację, czyli na przykład jest to przysięga w kościele, jednocześnie też chciałbyś zarejestrować reakcję ludzi z tyłu. I w tym momencie, kiedy tak naprawdę. Yy, jesteś sam. Jest, jesteś sam, pracujesz co prawda, na dwa aparaty, ale głowę masz jedną, oczy masz jedne, więc w dwie strony nie możesz jednocześnie patrzeć. I tak naprawdę mm, musisz szybko zadziałać. Nie wiesz, czy młodzi. Yy, chcesz złapać reakcję ludzi z tyłu. Nie wiesz, czy za chwilę młodzi sobie buziaka nie dadzą w tym momencie. No musisz tak. mieć oczy z tyłu głowy. I tak naprawdę szybko działasz z aparatem. To nie jest taki. To nie jest praca jak z pejzażem, jak. Z makro, że sobie tam powolutku wszystko wyliczysz, to jest naprawdę. Wyczekasz kadr, to, to, nawet. to jest reportaż bardzo dynamiczny i tak naprawdę walczysz o te kadry, zależy ci na tych kadrach, tak? Chcesz mieć tych sytuacji jak najwięcej, jakieś tam wzruszenia, jakieś tam wyciśnięte uśmiechy z tyłu, po prostu między płaczem a, a, a uśmiechem, tak? Polujesz na takie momenty, więc chcesz, chcesz, bardzo chcesz mieć to wszystko. Więc z tego powodu wykonujesz bardzo gwałtowne ruchy tym aparatem. Słuchaj, bez serii złapiesz pojedyncze strzały i one pójdą do kosza. Jestem pewny, że pójdą do kosza. Ja pracuję w kościele na czasach 1125, 1160, 1250, zależy. Wszystko zależy, prawda? Czy na preselekcji przysłony Preselekcja przysłony u mnie działa przez cały reportaż oprócz sali weselnej. Na sali weselnej to jest jedyny moment, kiedy lecę na manualu, a pre, preselekcja przysłony jest na tyle doskonałym moim zdaniem trybem w aparatach, że sprawdza się. Sprawdza się naprawdę we wszystkich, w połączeniu oczywiście z trybem auto ISO. No tak, bo gdzieś musi dostosowywać. Którego ludzie nie używają. Myśli że nie używają? Mi się wydaje, że jednak już te nowe aparaty, ludzie właśnie mają już te bardziej, no, zresztą teraz nowe aparaty, w sensie już tak te, technika poszła, że nawet te słabsze, e, jakieś tam, wiesz, nietopowe puszki sobie radzą chyba. To nie? znaczy, ludzie nie do końca chyba rozumieją e, działanie tego trybu auto ISO, ale ja polecam gorąco wszystkim. Od kiedy go odkryłem, e, w Nikonie D70 to było właśnie wtedy. Już wtedy sobie tam próbowałaś na auto ISO? Oczywiście, w 2004 roku. Tylko oczywiście tam ustawienia tego auto ISO były uboższe niż teraz. Do 800? Y nie, tam można było pojechać w górę, ale tam czasy były 1,60, 1,125, y później było 1,250. Nie było czasów pośrednich, tak? I, I no, i tak różnie z tym było. Y zresztą chyba w Sony też jest teraz takie ograniczenie. W Nikonie było najlepiej. W Nikonie było najlepiej, bo były pośrednie czasy, tak. No ale już powiedzmy, e, no, auto ISO to jest po prostu zbawienie. Wychodzisz z ultra y, ciemnego pomieszczenia, masz, y, załóżmy, kiedy nie używasz auto ISO, masz ustawione do ultra ciemnego pomieszczenia ISO 3200, mm -hmm, tak. Mm -hmm. I czas 125, żeby to się spięło, żeby te kadry wyglądały. W bardzo ciemnych warunkach, no to niestety wysokie iso. I wychodzisz na zewnątrz, masz. Yy... Nawet jeżeli jest pochmurno, to te 300, zrobić już tak. białko, Dokładnie. to tak. No? Wychodzisz na zewnątrz, sypanie kwiatami, wyjście młodej pary. To jest dosłownie 20 sekund. No. Za, zanim się przepchasz, zanim ludzi tutaj ogarniesz, żeby mieć ten kadr, i jeszcze ludzie nacierają z przodu, zasłaniają i prawda jest zamieszanie lekkie. Ty musisz pamiętać, przestawić te ISO do bazowej wartości, jakieś tam 400, cokolwiek, jeśli, jeśli nie, nie 100. Ty musisz zejść z tym ISO, bo jeśli nie zrobisz tego, to masz ISO 3200 ustawione, czas 1,125. No ewentualnie masz... szybkie machnięcie na jakąś przesłonę 22, która nie zawsze może pomóc. Jeś, jeśli będziesz pamiętał, słuchaj, to jest kolejna rzecz do pamiętania, moim zdaniem. A można tego po prostu tak jakby pozbyć się problemu Auto ISO dba o takie rzeczy za ciebie. Ty wychodzisz z ciemnego do jasnego. On... Wtedy już nie myślisz tak. o tym, o ustawieniach, tylko wtedy myślisz sobie. Ty skupiasz się na kadrze. I ty masz się skupiać na kadrze i na momencie. I właśnie nie ma co tutaj się wzdrygać przed używaniem Auto Iso. Niektórzy mówią, ja tam wolę mieć. Pełną kontrolę i sam ustawić te ISA. Dobra, tkwi dalej w tym przeświadczeniu. Mm -hmm. yeah. Wracając jeszcze do, do 70 tki bo no, to duży przeskok w porównaniu do teraz A7. Mm -hmm. e, a masz tak, że porównujesz sobie te swoje stare zdjęcia z 70 do tych teraz i, i widzisz, że to jest totalnie e, przeskok e, i technologiczny, i mm, twój warsztatowy? W pewnych zakresach ogniskowych tak. Ale w niektórych powiem ci, że nie wskazałbyś. Nie wskazałbyś na małej odbitce, nie wskazałbyś różnicy. Dopiero dopatrując się tych mikrokontrastów, jakichś tam y, przejść, y, nieostrości, dopatrzyłbyś się. Czy na większych ogniskowych, pewnie dopiero to widać. No bo jeżeli miałeś to już na pełnej na klatce. Na krótkich ogniskowych, bo wtedy tak naprawdę y, no nie jesteś w stanie osiągnąć na Małej klatce na APS-C, czyli na Nikonie D70, nie jesteś w stanie osiągnąć obrazka, yy, powiedzmy z ognisko yy, odpowiednika z pełnej klatki 28.14, na przykład, tak? Mhm. No bo jaki musiałbyś mieć obiektyw? 12? Yy, nie, nie, musiałbyś mieć obiektyw 18, 18 ze światłem 18. poniżej 1. No. no więc właśnie, no więc tego nie osiągniesz i w takich skrajnych yy, raczej nie da rady. Na długich ogniskowych myślę, że też dałoby się tutaj yy, zatrzeć te różnice. Na przykład yy, w, na pełnej klatce miałem 85.18, 18 a jak używałem Fuji APS-C to miałem 5612. 12 też miałem ten obiektyw do, do tak. portretu, on fajnie robił, tak. robił, zakręcał tam, fajnie zakręcał. On generalnie odcinał fajnie i on naprawdę, ja nie widzę różnicy w tych kadrach portretowych zrobionych y, pełną klatką, a tą właśnie 56, y, więc mówię, raczej ja bardzo dużo używałem na Nikonie 35-1.8, bardzo uwielbiałem ten obiektyw, bardzo do tej pory miło wspominam go. Czyli co miałeś do 70 miałeś 35. 3518 miałem, tak i tylko to. Z jednym obiektywem? Z jednym obiektywem. I miałem. zrobiłeś sobie na tym portfolio? Tak, zrobiłem na tym portfolio, bo właśnie y, takie były z fajnym, z lekkim odcięciem tła te, te kadry. No W tamtym czasie, jak, jak biegałem z tym aparatem, były to lata 2004 do 2008. To, to ludzie, to, to była taka moda na zdjęcia, że tak się wyrażę, lampa w paszcze, tak? Ej, no ale teraz też przecież jest tak, że trochę to wróciło, że... Nie no, trochę to wróciło, ale w takiej ilości powiedzmy rozsądnej, a wcześniej po prostu była za założone 24-70 wielkie obiektyw do body, jeszcze, jeszcze często analogowe body i... No i lampa błyskała, po prostu, czy, czy, czy była potrzeba, czy nie było potrzeby, oni wszystko robili pod jedno kopyto i te zdjęcia były płaskie, z, z jasnym pierwszym planem i ciemnym tłem z tyłu, no i ludzie byli przyzwyczajeni do tych... Twoje portfolio też tak na początku wyglądało? Nie, no, właśnie... Ale do... miałeś lampę? Nie miałem lampy. Czyli bez lampy jeszcze nie. Bez widać. lampy. To byłeś już totalnie innowacyjnym. Ale mówimy mówimy tutaj o czasie, kiedy ja y, amatorsko żona aparat nosiłem, tak? Bo oczywiście. jeszcze przysz... nie byłeś konkurencją dla nie. fotografów. Jak przyszły zlecenia, to oczywiście w 2009 zaopatrzyłem się, miałem wszystkie potrzebne, nawet miałem rybie oko 16 mm. O, Pozdrawiam. No, bo... tak. czy na dwa strzały podczas zabawy, czy y... częściej tam? No proszę cię. Nie, nie proś mnie o pierwsze materiały żebym Ci gdzieś pokazywał no, no to może, może później gdzieś tam no, sobie poglądamy no, no y, więc ale y, nie rybie oko na, na szeroko w sali pamiętam używałem i jakoś może nie czułem jeszcze y, y, że, że to jest jakoś nie mój klimat później zacząłem stosować ogniskowe rzędu 35, 24 no ale jakoś tak jak dużo, dużo było treści, no to człowiek chciał mieć to w kadrze. Żeby pokazać wszystko, Mo co się dzieje. Może dla siebie by tak nie robił, ale dla, dla ludzi może to by było w tym czasie fajne, że, że tak dużo się dzieje w jednym mm. kadrze, ale później odszedłem, wyleczyłem się z tego podejścia. Tak samo nie muszę mieć ogniskowych poniżej 35, żeby zrobić dobry materiał. Tak samo typu jakieś przygotowania w ciasnym pokoju z panną młodą. Ja nie muszę mieć całej postaci. Ja no ją, bę tak, no ja ją tak. będę miał później na innych kadrach, a w jej pokoju, który jest niewielkich rozmiarów, powiedzmy 2,5 na 2,5, no to tam się urzeczy. nie odsuniesz się z 35 na tyle, żeby mieć ją w kadrze, więc. Ale to chyba sobie tak troszeczkę fotografowie sami narzucili pewne baty, nie? Że, że, że to must mieć, be takie jakieś. Tak, pełna słuchaj, postać. No, tak, tak wiesz, podglądając niektórych fotografów, to człowiek tak jakby wydaje mu się, że to tak powinno być, tak? A właśnie powinno się odejść od tego podejścia, bo ktoś zrobił, bo ktoś tak ma, to, to my musimy. Nie. Nie, można to pokazać w smaczny sposób, Zupełnie inaczej i wcale nie musi być tam cała postać, więc no, ale to mówię, to jest tak jakby naturalny proces, że człowiek ma te podejście później troszeczkę weryfikuje te podejście, ogląda te swoje zdjęcia, wyciąga wnioski, no i zmienia się trochę ten styl fotografowania. A u Ciebie właśnie jak to było, że Ty sobie sam się uczyłeś na własnych błędach, coś tam sobie gdzieś podglądałeś, czytałeś? Czy jednak gdzieś tam uderzałeś już na początku na jakieś tam, nie wiem, szkolenie, warsztaty, jakiś kurs, czy, czy, czy jakaś szkoła, nie wiem, coś tam, coś tam było tak z zewnątrz? Zaczęło się od książki, która była w moim domu, pana Pękosławskiego, ale tytułu Ci nie podam, bo to jest fotografia amatorska, chyba coś takiego, czy... Chyba, chyba ten tytuł, tak mi się wydaje. I to taka książka, że już okładki tam były doklejane, pamiętam, już ona była stara, zniszczona. To potacie jeszcze. Tak, rocznik chyba 60. tej książki, z tego co pamiętam no te lata, wierze. ale ta książka u mnie stała, i ja zobaczyłem, że to jest skarbnica wiedzy. Rozkład głębi ostrości, zależności tutaj czasu przysłony ISO. Kadrowanie przede wszystkim, co jest ważne. Mnóstwo na ten czas mnóstwo przykładów w książce zdjęciowych, schematycznych. A co to, byłeś, to 60, była jeszcze czarno-biała książka? To była czarno-biała. Mam ją do tej pory. Tak, czarno-biała, ale naprawdę wartościowa bardzo pozycja. Tam było kompleksowo, tak jakby wszystkie zagadnienia były zawarte i nawet chyba było coś tam o świetle błyskowym, studyjnym, rodzaju oświetlenia. Powiem Ci, że mnóstwo tematów z tej książki jest bardzo aktualnych. Czyli stara książka, ale te jednak... Technika, tak, technika tutaj zapisu tej informacji się zmieniła, bo na cyfrowo, ale te wszystkie zasady pozostały te same, także... O tej książki się zaczęło. Tak naprawdę ja ją nie rozumiejąc jeszcze wielu rzeczy, jako, jako 15-latek zacząłem czytać. Nie, niektóre rozdziały chyba omijałem, bo nie, no, się no, żaden, z, nie zupełnie tak jakby wiesz, nie miałem może możliwości w tamtym czasie jakoś no, no, do studyjnych rzeczy, w ogóle nie miałem tam dojścia, więc omijałem te rzeczy. Ale te wszystkie podstawy fotografii to z tej książki poznałem. I słuchaj, eksperymentalnie sobie po prostu na tym pracowałem. D70 to już w ogóle było rozwinięcie skrzydeł i tej mojej nauki aparatu, bo tam jakiekolwiek błędy nic cię nie kosztowały. No tak, no bo miałeś jakąś tak, tam kartę. Tak. A jak, czekaj jeszcze. Tak, jaką miałeś tam pierwszą kartę? Wiesz co, powiem ci tak. Óka e, już? Nie, pojechaliśmy do Stanów na taki wyjazd studencki, i. E, jak to było? miałem chyba jakąś ósemkę, wiesz, i pamiętam, że yy, no ta ósemka to tak biednie trochę, ale pamiętam, że zajechaliśmy... No parę setek się tam zmieściło, z 800 zdjęć, wiesz, yy, to APSC, to ile tam... Wiesz peży? co, ale raw yy, to jednak tam trochę, trochę zajmowało to i tak naprawdę, wiesz, osiem, no u nas to jakieś spore pieniądze, yy, te, te duże karty kosztowały, pojechaliśmy do Stanów, patrzę tam w sklepie takim jak drogeria, yy, w koszyku clearance, wyprzedaż, patrzę... E, 32 była chyba w cenie. E, skreś, skreślone tam chyba 50 dolarów, i cena chyba zakupu około 20 dolarów. Super, super, dobra, biora. Dlatego tam jeszcze przy Kasie się dowiadujesz, jaka jest cena, bo tam chyba jeszcze podatek nie, przy Kasie najechano. Nie, 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 nie. Teraz tam, tak jest tam, chyba. To, to, tam jakoś, nie, ta, ta cena była ostateczna jakoś. Kupiłem. Zadowolony, szczęśliwy. Słuchaj. Po, po, po dwóch tygodniach gdzieś tam znowu zaszliśmy do jakiegoś sklepu, do drogerii, chyba z tej samej sieci. Znowu grzebiek tam, co tam mają w tych kliencowych koszykach z elektroniką. Ja patrzę, ta sama karta. 7,99 dolarów? Coś takiego było. No po prostu szaleństwo. Biorę, no. Wiesz, Gdzie, nie, nie zwróciłeś tamtej, nie. żeby nie kombinować. Nie, 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 to słyszałem o takich akcjach, nie. Nie, rzeczywiście, yy, no, na tamten czas to karty były drogie. No dzisiaj, słuchaj, masz 256 niezłej marki, już możesz kupić w granicach 150 zł. No, 256 giga, no to tam jest. Tak, dokładnie, więc teraz w ogóle no, jest to. Tak, pamiętam, pamiętam cena zakupu D70. To było u mnie chyba jakieś e, 4000 zł. A kosztowało. A to może nie mów, bo jeszcze się no, ciotce nie. dostanie. No nie, była, była na pewno sporo droższa, więc jak na tamten czas, kiedy jeszcze byłem na studiach, tak? Jeszcze nie pracowałem, więc jakoś tam za zgromadzone pieniążki to był dla mnie i tak duży wydatek. No, ale możliwości niesamowite. niesamowite. A słuchaj, wracając jeszcze do, do tej książki, no bo tak, przeczytaj tą książkę, czyli tam już zbadaj sobie tak, te podstawy, tak, tak. Mhm. a potem coś jeszcze sobie, jeszcze Tak naprawdę, mm, tak naprawdę oglądałem dużo zdjęć. Warsztaty przyszły, ale warsztaty to przyszły dopiero w roku, tak jakby to było umocnienie mojej pozycji tego, co już co już tam umiem robić. Poukładanie wiedzy. Tak, poukładanie wiedzy i zdobycie jakichś tam powiedzmy inspiracji, może y, szukałem może jakiegoś potwierdzenia mojego kierunku, tak, y, fotografowania. Czyli y, mimo, że wiedziałeś, y, jak się fotografuje, wiedziałeś, co z czym się je, to jednak czegoś Ci tam y, brakowało? Wiesz co, chciałem tak jakby y, no miałem, mia miałem ambicje jeszcze, jeszcze bardziej Taki charakter reportażowy, wiesz, nadać swoim zdjęciom. Czyli nie tylko piękne, jakieś tam cukierkowe kadry pary, tylko mm -hmm. tylko chciałam też no, więcej kontekstu, bo no, fotografia ślubna to to nie tylko jest młoda para i piękne portrety. I tak. obrączka z ładnym tak, bukechem. Tak, tak, ale tam, tam po prostu dzieje się tyle. Za jakiś czas tych osób ze zdjęć nie będzie, z rodziny, tak? Fajnie by było pokazać ich, zapamiętać, w sposób pogodny, taki wesoły, no więc skupiam się na tym i chcę ludziom przekazać taką wartość. No i właśnie zacząłem robić trochę takich zdjęć. Poszedłem na warsztaty, bo, bo wiem, że też lubią y, pokazywać relacje między ludźmi. Do y, White Smoke Studio, tak? I właśnie do nich poszedłem. No i utwierdziłem się w tym kierunku. Robię nadal właśnie z takim. Z takim y, no, ukierunkowaniem na, na relacje między ludźmi. No i to były właściwie takie warsztaty pierwsze. Y, byłem jeszcze u Adasia Trzcionki na warsztatach, warsztaty z warsztatu. Y, byłem na takim, y, takim całym warsztatowisku Boring Workshop w jednym roku, pewnie słyszałeś, tak? I to był. Boring by... Workshop, szczerze. Szczerze, Maciek Słuchałowski, Mark Pacura, tam oni wokół tego się kręcili mm -mm. i tam... No to muszę sobie sprawdzić. To było generalnie kilka paneli takich tematycznych. I to tak... były takie grubsze jakieś kilkudniowe tak, warsztaty. Tak, dwudniowe to były w Warszawie. I to było już chyba ze trzy razy, później przyszedł COVID, chyba nie wiem w końcu, czy to się odbyło, czy, czy odpuścili. No ale jakoś byłem, pamiętam, i to były bardzo fajne warsztaty, ale już miałem nakreślone kierunki swojego fotografowania i tak naprawdę tylko utwierdzałem się tutaj w pewnych założeniach jakieś troszeczkę może jakieś szczyptę tam delikatnych zmian wprowadzałem, ale jednak już miałem wypracowany swój jakiś tam styl. Okej, okay, a z tego co już tak wiesz, no, masz już tą wiedzę i doświadczenie i, i, i z pracą nad zdjęciami, ze sprzętem i z klientami, to jeżeli chodzi o naukę to, co byś właśnie polecił? Powiem tak. Bardzo, bardzo pomagają takie warsztaty jeden na jeden. I wtedy ten nauczyciel jest skupiony tylko na tobie, i tak naprawdę na takich warsztatach jeden na jeden możesz poprosić o konkretne rozwiązania swoich problemów. Zadajesz konkretne pytania, dostajesz konkretne odpowiedzi. Chcesz, Prosisz o jakiś sposób na wykonanie jakiegoś tam konkretnego ujęcia, on ci podaje ten konkretny sposób. Warsztaty zorganizowane są zbudowane w sposób schematyczny, i tak naprawdę prowadzący trzyma się pewnego programu, i on ci przekaże wiedzę taką, jaką sobie ustalił, że chce przekazać. Natomiast, jeżeli ty pójdziesz do kogoś, kto indywidualnie z tobą przeprowadzi taką naukę, ty jesteś, masz szansę wynieść o dużo, dużo, dużo więcej niż, niż na takich, właśnie zbiorowych warsztatach. Słuchaj, czasami jedno zdanie z takich warsztatów, jedna myśl, jeden impuls sprawia, że patrzysz zupełnie inaczej na temat. Wiesz, gdzie szukać pewnych kluczy. Do, do zrobienia jakiegoś tam zdjęcia, i. No i generalnie. Nastawiać na dobre tory. Yy, tak, tak. To, to jest taka szczera rozmowa. Polecam, polecam właśnie warsztaty o konkretach, bo jest też dużo warsztatów, ja nie neguję tego. Podstawy fotografii po kolei, wszystko tam rozłożone. Nie. Historia fotografii zacznijmy od analoga zacznijmy. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem, tylko że do robienia tych zdjęć konkretnych, portretowych, po które przychodzi ta osoba, ta wiedza jest jej niepotrzebna. To znaczy, można by ten blok naprawdę skrócić, a skupić się na konkretach, na, na jakichś tam przepisach na dane zdjęcie. Oczywiście, w poszanowaniu, w zrozumieniu tych zasad. Ale zaburzone są proporcje na niektórych warsztatach naprawdę jest za dużo tej teorii, a za mało praktyki. Więc ja widzę szansę w takich indywidualnych warsztatach, kiedy jest nauczyciel, jest uczeń i, I gadamy o problemach. Jak wyciskamy jest. 100% z, tej, z tego mhm. spotkania tak konkrety, konkrety, konkrety. A dla osoby, która już wiesz, robi, robi, zdjęcia ma obcykane, mhm. ale zauważa, że, Kurczę, no te zdjęcia są takie, wiesz, jakieś takie takie same, że już jest nonstop to samo, szukam czegoś nowego, mm -hmm. ale no, załóżmy, że robię te śluby, jakieś tam załóżmy imprezy mm -hmm. jeszcze y, okołorodzinne, mm -hmm. jak to można nazwać. No i tak patrzysz, wiesz, i, i kurczę, no jest to samo, no nie. Mm -hmm. I czy, czy to wiesz, pójść na jakieś warsztaty, czy spróbować jakiejś innej fotografii? Czy właśnie, a sam miałeś coś takiego, że wiesz, że, że jest taka. Zmółka na zdjęciach. Słuchaj, tak naprawdę, no ja staram się wykorzystywać tutaj światło, tak? Światło pada w tej samej sytuacji, w, znaczy w tym samym miejscu, zjawi się o różnych porach. Światło pada zupełnie inaczej. I to już jest dla ciebie. Tak, taki czynnik, który wpływa, że te zdjęcie można pokazać z innej strony. Musisz automatycznie ustawić się inaczej, żeby korzystniej do światła się ustawić. Tak, yy, pomagam sobie. Wykorzystuję refleksy. Lubię niedopowiedziane kadry, takie, w których nie widać jak na tacy to, co jest fotografowane, tylko trochę to muszę tak troszeczkę urozmaicić, urozmaicić, troszkę schować, troszkę yy, no tak wprowadzić pewną aurę, dołożyć tam pewnego klimatu. No tak, no bo możesz mieć taki problem, że na przykład jesteś 15 raz w tym samym kościele. Y -y. I tu już doskonale wiesz, ale y -y. rzadko się chyba zdarza, że jesteś 15 raz o godzinie 12 w tym samym kościele. Na przykład, Może się zmienić ta godzina, że przykład. jest 13, 14, 15, 16 i już jest tak, inne światło. Tak, no ale wyjściem, wyjściem do tego też jest odwaga w kadrowaniu. No, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym ciasnym pokoju, o tym szerokim kącie, zdjąć ten szeroki kąt, założyć coś ciasnego. I Czyli zmiana obiektywu. Tak, skupić się na skrawkach postaci, na wycinkach postaci. To może być to może być yy, na przykład uśmiech plus układ dłoni. To nie musi być cała twarz. Pokazać na przykład uśmiech gdzieś tam w ławkach na przykład taki kadr stoi para w ławkach tak trzymają się za ręce i tylko tylko uśmiech tej pani tak nie, nie widać widać ręce splecione widać jej uśmiech i to wystarczy tak naprawdę by było dla mnie zbyt dosłowne znaczy też takie zdjęcia się wykonuje ale przemyca się gdzieś tam między, między tymi takimi zdjęciami też takie niedopowiedziane bo klient też chciałby mieć takie zdjęcia mm, no w pełni wyrażone tak dosłowne na których widać postacie tak zwane doranki dla babci na przykład dokładnie takie no, klasyka klasyka no, z, zawsze ma rację bytu zawsze ona będzie aktualna ale ten materiał zyskuje na mocy, kiedy jest przeplatany takimi właśnie smaczkami. Więc takie też jest moje podejście. Czy, czy para pokocha te zdjęcia, czy je gdzieś tam będzie sobie wieszać, yy, wkładać w album, czy, to nie wiem, ale ja no, taka jest moja tutaj intuicja, że ja staram się przekazać to, co najlepsze. Więc jeśli nie docenią tego dziś. To może za kilka, kilkanaście lat. Ja generalnie działam w ten sposób, że nie mam teleobiektywu. U mnie 85 jest najdłuższe, ale ja go na weselu w ogóle nie używam. Ja z takich, jakieś tam z ukrycia, z zafiranki nie robię zdjęć, tylko raczej chodzę z tą 35 albo 24. Przyzwyczajam ludzi do swojej obecności. Im więcej chodzę przy nich, tym oni przestaną mi szybko już. Reagować w sposób taki no, sparaliżowany obiektywem. Przyzwyczajam. Oni już mogą czuć się bezpieczni, wiedzą, że ja no, uśmiechnięty gość z aparatem gdzieś tam obok krąży, nie robię im krzywdy. Czyli to też jest pewna metoda tak. na rozluźnieniu ludzi, nie? Tak. Że, że cały czas jesteś, a nie że zakładasz sobie tam 7200 i nie, się chowasz. Nie, nie. Tak, tak się bardzo dystansujesz. I tak naprawdę. Hmm. Ja cenię zdjęcia zrobione z bliska, kiedy ty jesteś w kotle wydarzeń, tak? Nie znudziła ci się kiedyś ślubna, że tak kurczę, nie? Że znowu ślub i ślub i ślub i ślub i ślub. Bardzo się tego obawiałem i myślałem, że po iluś tam set ślubach, to, to kurczę, to, to pewnie już, to już jakaś rutyna i w ogóle trafisz kolejny raz do tego samego kościoła. Ale właśnie jak z tego względu, że za każdym razem to są inni ludzie, te rzeczy dzieją się zupełnie inaczej. Mimo choćby nawet były te same miejsca, ten sam, załóżmy yy, to samo osiedle, ten sam kościół, ta sama sala weselna, ale ludzie są kompletnie inni. Za każdym razem uważam, że to są inne relacje, inni ludzie. Inaczej się zachowują. Jedni bardziej wyluzowani, inni z kolei bardziej spięci. Zupełnie. Nie działam też według jakiegoś takiego ustalonego schematu, że teraz się ustawiam z lewej, a później ich złapię z prawej. Analizuję, co się dzieje. Widzę, że są bardzo spięci. To, 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 to na razie ich nie atakuje. Dopiero mhm. później czekam, coś, coś tam już troszeczkę im. Te, te napięcie odejdzie, to wtedy właśnie y, zajmuję się nimi, a w tym czasie na przykład gdzieś tam łapie gości. tak? Y, skupiam się na innych reakcjach, jakieś tam. No właśnie, w ten sposób. Co cię, co cię najbardziej mhm. kurza w pracy z, y, z ludźmi? Czasami wiesz. Niektórzy tutaj y, wychodzą do mnie z pozycji, y, no a pod światło się nie robi, no to raczej takie śmieszne akcje, wiesz. Sam, sam na pewno też spotkałeś. Czyli dorad doradzaczy. Mhm. Albo, a co, tu, a co tu w tle ciekawego? Zobaczy pan na zdjęciach. No, no niestety, no ludziom coś się wydaje, nie, nie znają możliwości sprzętu, yy, nie widzą potencjału w, w, w pewnych miejscach, tak? Dla mnie, ja, ja czasami się śmieję, mówię, dla mnie mogą być ogródki działkowe jakieś obskurne, ale jak odpowiednio się podejdzie do tematu i ustawi się parę w sposób taki, że naprawdę zadzieje się tam magia, albo jakieś obskurne nawet mury, im bardziej zdarte mury, trącone czasem, tym naprawdę fajniejszy klimat jest niż wymuskane, wylizane, świeżo wyremontowane to nie to. Klimat, klimat właśnie na jakiś takich no a są, tak jak mówisz czasami, osoby, które pewnie w, w dobrej wierze, w dobrej intencji chcą jak najlepiej, no ale no, nie są w temacie, nie znają się no mhm. i niestety te ich uwagi, no ja z, raczej z, z uśmiechem tam to traktuję, ale nie to, że się denerwuję, nie, raczej takich sytuacji nie kojarzę. Nie, gdybym, gdybym denerwował się, pewnie bym szybko wypadł z tego i bym nie robił tego, co robię, a... Czyli nie ma co się zwracać uwagi na to i... Nie, ustawić. nie, nie, raczej mówię. Jakichś natarczywych takich sytuacji miałeś, że tam, wiesz, już jest imprezka jakaś, któryś tam z gości sobie więcej bociana nalał? Nie, raczej wydaje mi się, a, że... A spokojnie. Że fotografów to, znaczy, nie wiem, mnie nie zaczepiają. Wiem, że chyba większe problemy to mają e, obsługa muzyczna, czyli DJ-e DJ to mają z takimi panami... Najczęściej. Za byłam. mało disco polo. No, za szybkie, za wolne. Dokładnie, ale jako fotograf nie, nie, nie kojarzę takich sytuacji. Może raczej yy, staram się jakoś wychodzić naprzeciw. Jeżeli, jeżeli są jakieś zachcianki, oczywiście mieści się to w jakichś tam normach, powiedzmy, no to ja spełniam te zachcianki, yy, więc. Czy ktoś prosi, raczej, a nawet jak jest tam podchmielony, że o, zrób mi zdjęcie tutaj, zrób mi zdjęcie nie, a ja spoko, tutaj. nie ma problemu. Robisz tak podalszy. Chyba, chyba, że to zdjęcie nie będzie się nadawało do publikacji, bo jest już naprawdę taki ładnie zrobiony, No to, no to po prostu zrobię mu te zdjęcie, ale niekoniecznie ono wyląduje w tej puli zdjęć dla klienta. Także ale dla samego rozładowania. A jak najbardziej, nie ma co tutaj stawać okoniem? Szczupakiem? Szczupakiem. <laughs> okay. A, słuchaj, m, chciałem cię zapytać, bo czasami e, wiesz, młodziak, czy, czy ktoś, który zaczyna szuka w internecie jakieś może takie informacji, nie każdy się też z tym dzieli, jak pracuje i, i niektórzy mają swoje jakieś takie, wiesz, tajemnice, jak robią, czy jak obrabiają i, i, i wpadają w jakieś takie czasami, jakieś takie schematy i chciałem się właśnie zapytać o Twój work, o workflow, no nie, bo robić sobie zdjęcia na, e, może najpierw przed, wiesz, że wstajesz rano i masz tam, Przeważnie na którą? Jak z przygotowaniami ślub, to na mniej więcej tak... Na Najwcześniej o 13. Najwcześniej o 13. Mhm. A zdarzają się jakieś takie, wiesz, wcześniejsze, że na przykład już w kościele o tam 12, 13, bo słyszałem, że na Śląsku tam jest na tak, Śląsku, że tak. oni tam potrafią... Ale u, nas, ale u nas nie, u nas raczej nie. E, wiesz co, tak miałem jakieś dojazdowe takie, że gdzieś tam rzeczywiście to się o 10 odbywało już z przygotowaniami. Ale raczej no mam tak zbudowaną ofertę, że 12 godzin w tej chwili tak to mojego czasu pracy, więc od pierwszej do pierwszej. Tak naprawdę właśnie tak jak mówisz od pierwszej do pierwszej. Czy to, to wstajesz dzieje, rano sprzęcik już masz spakowany wcześniej gotowy czy rano sobie sprzę kompletujesz? Sprzęcik na pewno sprawdzam jeszcze z rana. Staram się w przeddzień wieczorem ustawić, naładować akumulatory. Mieć to wszystko ogarnięte, karty sformatowane. Czasami zapomnę synchronizować czas. Przed imprezą, w obłody, bo się rozjeżdża te. Nie wiem jak u ciebie, ale, ale w moich soniaczach, kupionych w tym samym okresie, rozjeżdżają się zegary, więc pewnie tam napięcie baterii czy coś ma, ma na to wpływ wewnętrznych. No, jeżeli zapomnę przed weselem synchronizować czas, to później, gdzieś tam w trakcie wesela, stryknę sobie jakiegoś tam kotleta kwiatka żyrandol gdzieś tam jednocześnie dwoma aparatami i wtedy względem tej jednej klateczki całość sobie synchronizuje już w Lightroomie. Jest bardzo fajna szybka opcja. Więc tak naprawdę tego pilnuję. A po, po weselu mam pracuję na jednym zestawie kart, nie zmieniam w trakcie imprezy kart. Mam tylko zapasowe gdzieś tam w etui. Natomiast tylko baterię przekładam. I, I tyle tak naprawdę generalnie impreza weselna też na jednym secie baterii w lampach błyskowych wytrzymuje, także także tak to wygląda. No i po, po przyjściu od razu nie czekam do rana, tylko zgrywam ten materiał w nocy. Zgrywam, zapuszczam przez Lightrooma, fotomechanik, nie, jak, czy kopiuj wklej. klej? Kopiuj w u mnie jest prosty czytnik i e, normalnie w Total Commanderze, czy tam, w, nie pamiętam, jakiś Commander jest u mnie, tak, i, i kopiuję te zdjęcia i po przekopiowaniu... Na, jeden backup, dwa? Na dwa, znaczy jeden to jest NAS, czyli też mam kopię w dwóch tak jakby nośnikach, a, a drugi oddzielnie dysk Yy, więc yy, ręcznie kopiuję. Nie mam tu żadnego automatu. Po skopiowaniu sprawdzam, czy na docelowym nośniku na pewno to się otwiera i czy to na pewno tam czy jest. Czyli jeszcze w nocy siedzisz tak do. Yy, czasami ostatnią kartę zapuszczę tylko i idę spać, ale to tam, te kopiowanie, to tam około, nie wiem, 40 minut. No teraz szybkie transfery. Tak. Tak. czyli z jednego wesela masz trzy, tak jakby kopie, tak. To na której pracujesz tak, i dwie tak, na nasie. Tak, tak. Dwie na nasie i jedna, znaczy jedna na zewnętrznym dysku, a pracuję to tak, jakby już na, na oddzielnej partycji, to, to jeszcze tak jakby wgrywam na tą oddzielną partycję. Czyli cztery? Nie, to jest robocza partycja. Nie traktuję tego jako backup. backup backupy są trzy, a do, a do bieżącej pracy mam po prostu na oddzielnym SSD dysku to leci. O, i w ten sposób i tak naprawdę hmm, selekcja, czyli najtrudniejszy moment chyba w pracy fotografa już po wykonaniu zdjęć. Usuwanie ładnych zdjęć. Nie, tak? właśnie nie. U mnie to jest wybór dobrych zdjęć w pierwszym etapie, w pierwszym przebiegu zajmuje mi to około 3 godzin. W czym serce robisz? E, fast Picture Viewer się nazywa ta apka. Niestety e, w no, w Sony jest ten problem, że miniatury JPEGów zaszyte w, w Rawach są niskiej rozdzielczości. One mają chyba 1600 na długim boku tylko. Więc jakieś tam niuanse ostrościowe nie zawsze, nie zawsze są widoczne, bo, bo, bo selekcję przeprowadzam na tych właśnie yy, yy, zaszytych w Rawach miniaturach. Nie wczytuję do Lightrooma wszystkiego i tam na pełnych powiększeniach nie robię tej selekcji, bo to po prostu zajęłoby zbyt dużo czasu. Dla mnie Lightroom do selekcji się po prostu nie nadaje. Mm. Działa zbyt, wolnie, w, zbyt wolno. Natomiast w tym Fast Picture Viewer ja te zdjęcia mogę naprawdę bardzo szybko przełączać między sobą bez żadnych opóźnień. Sprawdza mi się to już od pięciu lat, więc... To płatna apka, czy, czy tak? Tak, coś tam płaciłem za nią. Jednorazowo, czy to jest chyba na Jednorazowo i wiem, że ludzie tam korzystają z różnych narzędzi. Mi to się sprawdza najlepiej. Także już nauczyłem się tego systemu w dwóch przebiegach. Jedyneczkami zaznaczam dobre zdjęcia i mam powiedzmy wyselekcjonowane z puli. Tysiąc zdjęć z jedyneczkami, czyli to są te zdjęcia wartościowe, zdjęcia dobre. Później w drugim przebiegu stawiam zera na tych zdjęciach, które odrzucam. Na przykład z dwóch jedyneczek fajnych, ten sam temat przedstawiony, zostawiamy jedno, czyli stawiamy zero na tym to gorszym. Po, drugim, po drugiej selekcji, ile ci wychodzi? Po drugiej selekcji wychodzi mi w granicach od 600 do 800 zdjęć. I tak, to, I tak to mniej więcej u mnie wygląda. Oczywiście czasami są rozbudowane imprezy, i wtedy wychodzi. No, miałem tak niedawno 950 zdjęć chyba wyszło. I już po drugiej? Y tak, tak. I to już docelowo dla klienta. Tak naprawdę wysyłałem w galerii 950 zdjęć, mm -hmm. ale no, staram się raczej, żeby te kadry się nie powtarzały, czyli na przykład momenty jakieś tam y typu. Nie wiem, zakładanie welonu, no to, to nie ma tam. Nie robisz sześciu zdjęć. To nie ma tam pięciu zdjęć, tak? Tylko tam są jeden, maksymalnie dwa ujęcia i to różniące się od siebie, a nie, a nie gdzieś tam ułamek sekundy jedno po drugim. No. I potem obróbka w Lightroomie? Czy... Obróbka, obróbka w Lightroomie. Lightroom sprawdza mi się już od lat. Jest udoskonalany cały czas, więc ja jestem wdzięczny, że oni cały czas coś tam poprawiają i. Usprawniają ostatnią ta selekcja postaci, na przykład, która. To jest, to jest, tu, to to jest turbo-aktualizacja. Tak, dokładnie. I, I właśnie bardzo często korzystam, bo wiadomo, jak tam z, z white balansem aparat, yy, tak jakby dwóch, dwóch skrajnych white balansów. Nie jest w stanie ogarnąć, tak? więc trzeba sobie tutaj tym lokalnym maskowaniem pomóc. Bardzo fajnie to działa, naprawdę. Do niektórych biznesowych zdjęć to stosuję. Naprawdę Lightroom to jest, to jest program. Photoshopa w ogóle używasz? Tak, używam Photoshopa, mam ten abonament, czyli Photoshop to już do, do, do ciężkich manipulacji, do jakichś tam takich lokalnych retusów. Strasznych przeróbek, to, ale to mówię, to raczej takie tematy, no, mniej niż 1% bym powiedział, się, się zdarza yy, zaprzęgać do tego Photoshopa. Ale jest, ale jest. Także. także no, raczej, raczej to zdjęcie powinno być już na, na starcie dobrze zrobione, żeby tam nie, nie przerabiać. No i potem obrobisz fotki, i jak, i jak dalej? Od, wrzucasz na galerię online, czy, czy wcześniej jeszcze. Pokazujesz dziś klientom, czy wszystko jest ok, czy jeszcze jakieś poprawki? Nie. Generalnie wysyłam galerię już gotową dla klientów, pliki zmniejszone z logo. Oczywiście zawsze po obróbce, jeszcze tylko napomknę, po obróbce, po skończonej obróbce staram się obejrzeć te zdjęcia jedno po drugim w bardzo szybki sposób, żeby sprawdzić, czy jest zachowana jednolitość. Czy, 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 czy nie wyskakują gdzieś tam przed szereg zdjęcia zbyt chłodne, zbyt ciepłe. Czy po prostu musi być zachowana spójność temperaturowa tych zdjęć? Mieszasz też BW, dajesz gdzieś tam. Miesz, mieszam BW, ale BW to jest u mnie mniej niż 10% zdjęć. I raczej w BW skupiam się na sytuacjach, na jakichś momentach typowo reportażowych. I na portretach. Natomiast na pewno nie znajdziesz u mnie klasycznych, jakichś ujęć typowo portretowych w BW. Nie mam takich zdjęć. Takich, że, że sto, stoi ciocia, ciocia, ciocia z, z rodziną i z, z parą młodą. Nie, no nie widzę sensu. Dla mnie to musi być kolorowe zdjęcie. Natomiast takie jakieś reporterskie, złapane tematy, no to wtedy, wtedy ten BW ma, ma rację bytu u mnie. Czasami ratujesz fotkę, yy, wiesz, że jest rozmazane troszeczkę ci wyszło nie, spe, niespecjalnie, mhm. czy jakiś tam kolor nie wjechał, ratujesz czasami się BW, bo kurczę, jednak fajne jest to zdjęcie, fajna emocja. Kiedyś miałem tego dużo więcej. Teraz obecnie rzadkość, ale kiedyś przyznaję naprawdę na początku Ratowałem, bo, bo wydawało mi się, że zdjęcie naprawdę jest fajne, ale coś tutaj, jakieś jaskrawe limonkowe kolory gdzieś mi tutaj bruździły. Światło DJ-a wjechało na twarz. Coś na przykład takiego. W tej chwili albo wyrzucam te kadry, bo lubię nie mieć wątpliwości. Jeżeli mam wątpliwości, no trzeba wyzbyć się takiego bycia na rozdrożu przy selekcji. Jak się człowiek wyzbyje tego, to, to jest wtedy łatwiej. Ten materiał jest taki... Czy musisz widzieć, że ta od razu fotka wie, że zażre? Tak, te fotki niby z założenia one dobre, ale nie do końca, ale one później przez, to swoje, to, przez tą swoją niedoskonałość mogą osłabiać materiał całościowo. Jak później przeglądasz, masz fajne, mocne fotki, naprawdę udane, dobrane. I nagle pojawia się coś takiego. Hmm, a coś tu takiego fajnego w tym coś no tak. No, kurczę, więc wolę wywalić te zdjęcie i naprawdę, żeby to, żeby to miało moc. No, chyba, że to jakaś ustawianka. nie? No chyba, że dla, tak. do, dla babci do ramki. No bo tak, no, takie nie, zdjęcia nigdy nie będą się fajnie. Nie, nie no to tak. Dlaczego generalnie przy zdjęciach do ramki, gdzieś tam ustawiankach też raczej pracuję, staram się pracować na serii, żeby żeby nie było takich sytuacji, że to nieudane zdjęcie. No to mhm. zdjęcia po prostu muszą być udane. No, nawet ustawiamkę można jakoś tam, tak, tam jak i, Emocje złapać, nie? Tak, jest 10 osób w kadrze, no to trzeba zrobić z 5 klatek co najmniej, bo jest zawsze to ryzyko, że. Ktoś, tam, będą oczy ktoś tam spojrzy nagle w bok, tak? Mhm. Jak to często bywa, albo zamknie oczy, więc no, trzeba sobie pomagać, a nie, a nie później martwić się może przekleić tą głowę, czy coś, no. no, właśnie. Jaką masz największą taką trudność w pracy nad zdjęciami? Wiesz co, to zależy, to, to zależy z tą obróbką, bo czasami, sam wiesz, jak warunki y, trafią się, no to ta obróbka to jest... Sama przyjemność. To jest sama przyjemność, bo bardzo fajnie, natomiast wiesz też, że u nas w tych warunkach pogodowych y, jest dużo cienia, jest dużo pochmurnych dni i Jest tak dużo słońca, tak, strego. A aparat niestety ma tendencję do e, przejaskrawiania tego, tego, odcienia cienia, <grym> odcienia cienia. Dobre. Czyli, czyli, kolor zaniebieszcza się w tym miejscu, tak? Ty chcesz uciec trochę od tego, ocieplasz, natomiast tam nie było tak ciepło. Jak ty to robisz. Szukasz... I nagle ta skóra robi się. Okay, tak, Szukasz złotego środka, i to jest i to, no, to jest właśnie temat, z którym te aparaty jeszcze nie, nie, nie radzą sobie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Czyli nie ma dla ciebie jeszcze idealnego aparatu? Znaczy, to nauczyłem się z tym żyć i po prostu jakiś tam swój złoty środek wypracowałem w obróbce. Czasami po prostu selektywnie gdzieś tam dmuchnę w te, w te, w te cienie, jakoś, żeby. Nie było to takie chłodne, zaniebieszczone, no ale generalnie no, nie, przeszedłem z tym do porządku dziennego i nie traktuję tego jako jakiś problem, że, że nie mogę spać po nocach. Nie, po prostu czasami trafi się trudniejszy materiał w obróbce, ale to jakoś już na, nauczyłem sobie radzić sobie z takimi rzeczami. A jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do, do klienta, jak już oddajesz te zdjęcia. To, to jest na Twojej stronie, czy korzystasz z zewnętrznych serwisów? Jestem na PicTime mhm. i zazwyczaj na PicTime podoba mi się sposób prezentacji tych zdjęć korzystałem też ale to raczej dla klientów innych niż ślubni Mafelo do wyboru zdjęć jest bardzo wygodny PixieSet jako alternatywa dla PicTime też mi się sprawdza Generalnie peak time jest dla mnie, no, można powiedzieć, taki, Wystarczający. taki sprawdzony i nie, nie szukam alternatywy. Sprawdza mi się to. Masz czasami tak, że klienci są jacyś tacy bardzo wymagający, szukają czasami jakieś dziury w całym, czy jakieś takie dziwne, mają swoje zachcianki, jeżeli chodzi o, o, o same ślubne, jak na początku rozmawiasz z nimi. Czy czasami masz takiego klienta, że kurczę, zaczyna coś wymyślać, coś dumać, że chyba nie chcesz z nim współpracować? Znaczy, generalnie myślę, że pokazuje na tyle swoje zdjęcia yy, na, na swoich social mediach, żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Czyli jakieś tam reportażowe zdjęcia, jakieś łapanki, jakieś takie no Wiedzą, że mogą w swoim materiale znaleźć też podobne zdjęcia. Więc mniej więcej już mają nakreślony typ materiału, który otrzymają, tak? Czy mają zachcianki? No, była u mnie para, która chciała mieć. Czy, czy ja jestem w stanie zrobić takie. że wszystko jest czarno-białe, a tylko kwiatki czerwone? Ja powiedziałem, jestem w stanie coś takiego zrobić, ale, ale mówię. Takie zdjęcia, to już jest przeszłość. No, nie robi się teraz takich zdjęć. Ale nie mieli po 60 lat? No nie, sobie? nie, nie, nie. Ale oni gdzieś widzieli u swojego rodzeństwa i też są takie. Nie, nie mieli innego odnośnika. Mhm. Y może uważali, że to jest jakiś standard. Nie, to nie był standard. To było, to było jakiś no, koszmar chyba. Bym to nazwał tak, coś takiego jak gołąbeczki w rameczkach. No. E, więc, I latających dywanów byś nie zrobił. Latające dywany były przecież tak, więc nie. Porozmawiałem z nimi, powiedziałem, że nie robi się teraz takich zdjęć, że, że jesteśmy w stanie zrobić z Wami naprawdę fajniejsze zdjęcia. Tym bardziej, że macie fajne miejsce, macie jakiś tam samochód taki. Nietypowy? E, nietypowy, tak, więc możemy coś pokombinować raczej w tym temacie, a nie bawić się w jakieś takie pseudo e, no, klim klimaty tak. Yes, Niejasne. No. Wspomniałeś o social mediach, to gdzie tam publikujesz sobie, Poka pokazujesz? Słuchaj, no wrzucam chociaż moja systematyczność w tym temacie jest straszna. Ej, to chyba każdy, kurczę, ma z tym problem, co? Wiesz co? Żeby utrzymać tą regularność. No u mnie to jest naprawdę temat bolesny. Dla mnie to jest, wiesz, trochę takie bardzo angażujące, czasochłonne, że ja muszę, wiesz, tam wymyślać opis, gdzieś tam coś... Tak jakoś, żeby to miało ręce i nogi. Fajnie by było, żeby to gdzieś tematycznie pasowało czasami do bieżących wydarzeń, czasami do okazji w dniu, w którym wrzucam tego posta. Więc, kurczę, no ciężko się przybrać. Zawsze tego czasu jest mało. Instagram, Facebook. Facebook u mnie yy, jakoś, jakoś ja lu lubię tego Facebooka może bardziej niż Instagram. No, i chyba, no, no i to, to wszystko z social mediów u mnie. A jakieś yy, te portale ślubne, korzystasz z tego? Wiesz Czy korzystałeś? Wiesz co, poogłaszałem się trochę na tych portalach, natomiast tylko z jednego miałem realne jakieś tam zlecenia, a pozostałe to tak, żeby, żeby, żeby istnieć, żeby być zauważonym. Raczej realnych nie mam z tego. Gdzie najwięcej klientów? Najwięcej klientów. Zdobywasz. Miałem chyba z 8 zleceń, z fotograf w wesele. Mhm. A na bieżąco teraz to co? Na Facebooka piszą na. Wiesz co, większość tak, albo z Google, czyli bezpośrednio gdzieś tam na stronie zapytania lecą, albo z Facebooka. Na Instagramie nie piszą. Na Instagramie. Piszą, piszą, ale yy, wiesz co, miałem, nie wiem, w, tym, w, w zeszłym roku może miałem dwa zlecenia, z, z, które gdzieś tam z Instagrama się urodziły, ale widzę, że większość to Facebook u mnie. Czyli jednak te najbardziej, no bo w sumie na tam dużo też społeczność jest, no nie, że, że Facebooka to raczej każdy ma dzisiaj, nie? Bo im Messenger... Tak, jest taki od razu dobry do kontaktu. No. Znaczy, tak, wiesz, to jakbym zintensyfikował swoje działania na Instagramie, to pewnie by było lepiej, ale no, nie oszukujmy się, nie robię relacji. Gdybym, gdybym trochę Cię więcej tam pokazywał, to pewnie ruch byłby większy, ale szczerze, no nie mam czasu. Nie no, czyli, mam... że bardziej, że nie masz czasu niż Ci tam nie chce, nie? Nie mam czasu, jakoś powiem Ci. No, jeszcze posty to jakieś, ok, dam radę przygotować, ale tak, żeby relacje to, nie wiem, może, muszę dojrzeć do tego jakoś. I czyli co głównie czas zabierać i bieżąca praca? Bieżąca praca, tak. No, te sesje to codziennie praktycznie teraz lecą. Także no trzeba dojechać, trzeba, trzeba się przygotować, później najczęściej szybko to obrobić, bo, bo klient u mnie biznesowy. To nie może czekać długo. Klient biznesowy potrzebuje szybko zdjęć, więc te zlecenia, no, tak jakby konsumują mi bieżący czas w ciągu dnia. No i no mało jest tego czasu, a chciałoby się trochę czasu spędzić też z rodziną, tak, więc no. A masz taki jakiś wiesz, bat nad sobą, że wiesz, no. Pracujesz, pracujesz, masz ten natok pracy, ale jednak kurczę nie no, muszę te parę godzin sobie odsapnąć od tego wszystkiego, poświęcić czas tam rodzinie, e, zająć się nimi. Czy po prostu to tak na bieżąco wychodzi, że czasami jest cały dzień w pracy, a potem masz robisz, robisz po prostu wolny i dzisiaj cały dzień sobie gdzieś idziemy na jakąś wycieczkę. Wiesz co, no, potrzebny, potrzebny jest taki e, reset, bo człowiek długo by nie pociągnął. Tak, cały czas zawalony pracą. E, to, to jest niezdrowe, ale również dla mm, Twojej, tak jakby. twórczości, kreatywności. Y, znaczy Twoja wydajność, Twoja wydajność spada i ty, y, ty przerobisz to, ale będziesz, no, co z tego, że Ty materiał, który normalnie y, gdzieś tam przez trzy dni normalnym tempem byś robił, Zrobisz w jeden dzień, jak i tak będziesz musiał cały następny dzień odchorować w cudzysłowie. Albo przejrzeć go jeszcze raz, żeby. Tak, sprawdzić. albo później jeszcze wykryć jakieś bagi, coś tam się znajdzie i poprawić, a później odpoczywać cały dzień, bo, bo po prostu no, oczy wypalone, tak, kręgosłup też już do wymiany, więc, więc raczej no, trzeba takie zdrowe proporcje, jakieś. Nie no, odpoczynek reset musi być naprawdę. Czy to, czy to latem, czy zimą, musi być kilka tych takich e, przerw serwisowych, żeby, żeby, żeby się troszeczkę głowę dotlenić. I... I jak się resetujesz? No, my wyjeżdżamy, lubimy gdzieś tam wyjeżdżać, wiesz, z całą rodziną. E, to jest też, wiesz, inspiracja, takie patrzenie, patrzenie do pracy. Myślę, że to jest dla mnie fa fajne taki. Odskocznia, yy, patrzeć na ładne rzeczy. Lubimy gdzieś tam, wiesz, no, zazwyczaj za granicę pojechać, popatrzeć też na sztukę przez duże S. Yy, w, gdzieś tam, prawda, no, byliśmy teraz w Barcelonie, więc pocisnęliśmy mocno z tematem przez 5 dni. Przerobiliśmy lokalne muzea. Nie, czyli sobie chodzisz po lokalnych, jakichś takich galeriach Jesz, jeszcze? Wiesz co, tak. Staramy się takie właśnie wartościowe tematy odwiedzać. Moje dzieciaki są nauczone, że, że po prostu wycieczka u nas to jest część takich aktywności luźnych, a część właśnie takich no, odwiedzania muzeów, co, 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 co nie musi być. No, właśnie, do dzie dziecko do muzeum. To no tak? dokładnie, ale, ale akurat y, moja dwójka to jest taka y, ukierunkowana trochę, właśnie, y, na sztukę. Córka rysuje, maluje, tworzy. Y, syn też się rozkręca. Z tym wczoraj zakomunikował, że z kumplami, właśnie, przygotowują komiks jakiś tam już. Któryś będzie kopiować na domowej kopiarce i będą wydawać ten komiks. No, okay? Będą zarabiać? Tak, nie wiem, nie wiem. Były też plany o YouTubie jakimś, coś gadali, w ogóle powiem Ci, że... Widzę już, w... kurczę, kombinują. Widzę, widzę, jak bardzo jestem poza tematem, <grym> jak ich słucham, no. Ale właśnie tak jak mówię, raczej tak ich wychowujemy, żeby żeby miały gdzieś tam, obcowały ze sztuką. Ale też trzeba czasami poleżeć na plaży Ale też trzeba, tak. Tylko że u nas te proporcje są raczej w stronę takiej aktywności, a takiego leżakowania. Ja bym nie wytrzymał więcej niż jednego dnia. Ja po prostu. Nie, nie masz tak czasami, że chcesz po prostu wszystko wyrzucić, zostawić, wziąć ewentualnie książkę czy tam, wiesz, odpocząć, ale... poleżeć. Tak, ale to jest właśnie ta zmiana środowiska, zupełnie zmiana środowiska, bo Wyjeżdżamy z kraju. Tam jest dla nas wszystko totalnie inne, egzotyczne. I w ogóle jesteśmy w innym świecie. I to jest dla mnie odpoczynek. To jest dla mnie odpoczynek. I pięć dni mówię. W Barcelonie siedzieliśmy później jeszcze przez trzy dni sobie pojeździliśmy po okolicy i to jest dla mnie odpoczynek. Jeden dzień takiego nic nie robienia to jest dla mnie max. Ja później świruję. Ja muszę gdzieś się ruszyć. Nie wiem, na przykład, jak. jak yy, Gdzieś tam y, z kocykiem się wybierzemy, powiedzmy, zdarzy się y, gdzieś tam poleżeć nad rzeką, czy, czy gdzieś tam, prawda, nad morzem. To moja żona szuka słońca, a ja szukam cienia. No. Więc dla mnie taki wypoczynek gdzieś tam na plaży to, to nie jest, y, to nie na dłuższą metę, to ja raczej tylko tak. Y, Odhaczyć. Czyli lubisz, lubisz po prostu w jakieś, pojechać jakieś nowe miejsce, które cię zainspiruje? Powiedz, tak, bardzo, bardzo kocham południe Europy. Czy to Włochy, czy Hiszpania, Grecja. Tam nawet yy, brzydkie miejsca wyglądają pięknie. Czyli na przykład yy, domy, elewacje tych domów są zupełnie inaczej przez tamtejsze słońce zakonserwowane niż u nas. One starzeją się w taki piękny, smaczny sposób. Tam zagubisz się w jakiejś uliczce. Słuchaj, tam po prostu dookoła patrzysz, i wszystko jest takie. Wszystko jest piękne, naprawdę. Tylko robić zdjęcia, tylko, tylko zaciągnąć tam modeli. I po prostu nie, trze nie trzeba szukać tych miejsc, bo w tych krajach naprawdę, gdzie się nie ruszysz, nasza wyprawa z, z parą do. Do Rzymu, tam nie szukaliśmy miejscówek, tam po prostu przechodziliśmy obok kolejne miejsce, kolejne miejsce, wszystko było podsunięte pod nosem. U nas to jest taka, taka sytuacja, że i warunki pogodowe są inne, i miejscówki, no, nasza, nasza starówka trochę odbiega od rzymskiej, tak, więc, więc tutaj u nas trochę trzeba kombinować z tymi tematami. Mhm. No, więc. Do lasu pojedziesz na pole, ale, ale tak, tak. Nie, no to oczywiście są, są inne możliwości, ale powiem ci, że bardzo pozytywnie mnie to tak nakręca. Jak napatrzysz się tych ładnych rzeczy, to później gdzieś tam, y, mimochodem, zostaje ci to w głowie i przenosisz to podświadomie, szukasz podobnych form, szukasz gdzieś podobnych treści, jakichś takich, wiesz, nawiązań. No mówię, ja szukałem tu jakichś analogii do włoskich uliczek, gdzie się znajdowałem w klasztorze w Wigrach, na przykład u nas jakiś taki mur, wiesz, klimatyczny. Czasami tak... można znaleźć jakieś takie architektoniczne tak, perełki. Tak, tak, dokładnie. No więc, więc mówię, nawet te stare mury gdzieś tam w Tykocinie, to one dla mnie... Nie remontujcie tych murów. Niech one tak zostaną, bo one mają w sobie taki właśnie ładunek jakiegoś tam, no, no taki klimat, klimat, więc, więc no szukam, szukam, tak samo formy, formy gdzieś tam znalezione na, na jakichś malowidłach, obrazy czy grafiki, tak, byliśmy w Muzeum Picassa byliśmy w Muzeum Salvadora Dali, powiem Ci, gość tak wyszedł z pudełka i tak robił to inaczej, mówię o Dalim, zresztą Picasso też, ale Dali to, to po prostu... Mózg eksplodował. Jak człowiek zobaczył, jak inaczej można poka poka pokazać pewne rzeczy, niestandardowo, ale obaj ci artyści, słuchaj, zaczynali swoje, swoją drogę z malarstwem, z, ze sztuką w taki sposób, że oni tworzyli y, realistyczne malowidła. Tak, zaczynali od tego, znudzili się tym, mieli tego dosyć, po prostu uciekli od tego i szukali swojego ja i właśnie to. Znaleźli poprzez. poprzez yy... Czy jest taka analogia do fotografów trochę, nie? Że zaczynasz tak. na początku kopiować kogoś, kto się podoba, i chciałbyś robić tak jak on? No, na po początku to każdy ma podobne, tak, ale później yy... no, sam widzisz, sam chciałbyś coś wyjątkowego wnieść do tych swoich fotografii, tak. No, i zaczyna się poszukiwanie. No jak pokazać swoje ja w tych, w tych zdjęciach, tak. nie? żeby to było takie moje. Tak, dokładnie. I kurczę, trzeba. Znaczy, powiem tak, ja bardzo ograniczyłem, wyłączyłem podglądanie innych twórców na Facebooku, na Instagramie. Nie oglądam. Nie obserwujesz fotografów. Nie oglądam. Nie. Ja po prostu wejdę sobie raz na jakiś czas, zobaczę. Ja nie jestem tym bombardowany, karmiony. Zmęczyło mnie to. Wcześniej, oczywiście, miałem tam milion 150 zakładek. Gdzieś tam wszystko mi się na wallu wyświetlało. Tak samo na Instagramie w ogóle już nie wiedziałem na co patrzeć, bo już tyle tego było. Ale miałeś jakiegoś takiego swojego guru? Czy miałem swojego guru? Wiesz, co. Nie, znaczy na, na, na Instagramie to ja. Śledziłem kolegów z branży, śledziłem y, jakieś znane nazwiska, ale to był taki strumień, że nie wiem, już mnie to zmęczyło. Znaczy Guru. guru. Znaczy Guru to oglądałem, ale na przykład w albumach, tak? Sobie, sobie oglądałem y, takie nazwiska z, z, z Magnum, na przykład: Alex Webb, mm -hmm. y, Konstantin Manos. Y, Harry Griert, takie belgijskie nazwisko. I słuchaj, i takie, i takie właśnie zdjęcia. Mam te albumy w domu i powiem ci od czasu do czasu, zajrzę sobie, jak oni tam potrafią fajnie połączyć grę światła i cienia, plamy barwne i po prostu no, piękne kompozycje. I ludzie, i ludzie gdzieś tam uczą Czyli zaglądasz, w zaglądasz sobie do starych klasyków. Tak, i powiem ci. Chyba inspiracji trzeba szukać, ale nie w innych ślubnych zdjęciach, bo jeżeli mówimy to o ślubnych fotografach, ja już nie szukam tam inspiracji, bo mi, siłą rzeczy to wszystko przenika przez ciebie. Ty, ty jesteś po prostu przesiąknięty tym, i ty mimowolnie gdzieś tam też y, te pomysły ci się pchają do Twojej pracy, a ja nie chcę tego. Nie chcę, bo nie mogę po raz kolejny oglądać przez miedzianą rurkę tych zdjęć. Ej, ale Czemu się miałeś kiedyś miedzianą rurkę na bank. Ja pożyczyłem tylko od kolegi miedzianą rurkę. Pożyczyłem od kolegi na jeden dzień, ale nie użyłem jej więcej, bo no nie. okej. Okay. Nie, nie podeszło ci. Nie, nie podeszło. A pryzmaty jakieś, yy, przeszkadzajki Ech. takie świetlne. Wiesz co, miałem jakieś takie. Ale u mnie coś jest inaczej na weselu, nie, na weselu po prostu nie noszę już żadnych pryzmatów, przeszkadzajek. Podchodzę do stolika z bimbrem, biorę kieliszek no i biegam, o, z karawkę tym, ładną, biegam z tym kieliszkiem po prostu gdzieś tam na pierwszym tańcu, lampy w kontrze ustawione i to mi fajnie gdzieś tam świeci przez ten kieliszek. Nie potrzebuję tych, yy, słuchaj, do, dodatkowe jakieś obciążenie w torbie, po co mi na weselu są wszystkie niezbędne rzeczy, które. Wiesz, czasami nawet jakaś głupia butelka na stole stoi, i wiesz, masz tło. Kryształowe są jak są kryształowe, to jest świetnie. Na przykład. I instalujesz w kadrze, dwie strony kadru. W środku, gdzieś tam ktoś tańczy, dodatkowe światła z tyłu ci, gdzieś tam robią klimat. No i to takie, takie, takie eksperymentowanie. No więc. Więc, no. Czyli, czyli do Muzeum Oglądania jakichś Starych Obrazów bardzo po, ci tak jakoś tak. Polecam. Znaczy no, starych, to, to, to źle brzmi. Znaczy nie, no faktycznie to tak są. To są naprawdę stary. nowoczesne grafiki, takie, mm -hmm. że te pomysły jego z, z lat 30., 40. to one są, one będą aktualne za 50 lat i będą wyprzedzać swój czas, bo naprawdę one są y, bardzo, no mówię, jak ten gość. Wyszedł spoza tradycyjnego myślenia i postrzegania, to po prostu polecam w ogóle w Muzeum Salvadora Dali Figures koło Girony w Hiszpanii. To jest mistrzostwo świata. Nawet pojechać tylko w tym jednym celu do tego muzeum. Złapać ta niebieska. Miazga, miazga, tak. A lokalnie tutaj coś byś polecił? Właśnie, no bo wiesz, na Barcelonę to jednak jest tam... y, Słuchaj, na Beksińskiego do Warszawy, nie wiem, czy jeszcze jest ta wystawa. Y, też po prostu nieszablonowe myślenie, co ten gość w swoim czasie yy, po prostu wymyśla, wyprzedzał czas, tak? Polecam zapoznać się z jego twórczością, no, nawet w internecie yy, tak. prze, przejrzeć, a dopiero później sobie nabyć jakąś publikację, jakiś album, ale naprawdę wyjść z takiego szablonowego myślenia. Naprawdę. A u nas, u nas w Białymstoku Stoku coś zdarzało się, jakąś fajną wystawę obejrzeć? Czy może jest coś takiego? Czasami w Slędzińskich są ekspozycje. E, ostatnio nie byłem, przyznaję, nawet nie było czasu. Szybciej udało mi się do Warszawy dojechać na, mhm. na Beksińskiego. E, ostatnio nie wiem, co tam się wystawia w Białym Stoku. Też bywają. Właśnie w Slędzińskich mają fajne tematyczne, czasami e, jakieś. Yy, wystawy, także, także no, trzeba śledzić na bieżąco. I nie wiem, czy coś właśnie z Beksińskiego nie pojawiło się teraz w Białym Stoku, gdzieś mi śmignęło, czy to żona mnie podsuwała. No, także, także polecam wyjrzeć poza fotografię ślubną i, i popatrzeć na niekoniecznie portrety, mhm. ale na, na nieszablonowe postrzeganie świata, tak jak tak jak te osoby, o których tutaj wspomnieliśmy. A ty próbowałeś malować? Wiesz co? Nie, nie, nie. Jakoś... Czy raczej rysujesz patyczaki? Nie, 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 nie. U mnie to się skończyło bardzo wcześnie w podstawówce, coś tam. Nie, nie pociągnęło mnie mhm. to. Nie, nie. Widzę, że moje dzieci to jakoś w tym kierunku chętniej, może działają. Natomiast ja chyba. Lepiej się czuję w fotografii. A chciałbyś spróbować jakiejś, wiesz, innej fotografii? Jakbyś miał, wiesz, sporo czasu i, 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 i może jest jakaś taka rzecz, że kurczę, bym sobie chciał spróbować, nie? Porobić jakieś takie fotki, których nie robiłeś, bo w sumie tak, ślubna, e, biznesówki, tak, architektura, coś jeszcze? Wiesz co, lubię sobie czasami na takim wyjeździe, o ile dzieci gdzieś tutaj nie są do pilnowania pod ręką, połapać taki mięcho reportaż. Czyli cały czas lubię. repot Po prostu, po prostu lubię takich zwykłych ludzi popatrzeć, znaczy zwykły człowiek. Dla mnie ten jakiś pan Antonio we Włoszech to jest na tyle niezwykły. niezwykły, że ja chcę mu tylko zdjęcie zrobić po prostu, jak on siedzi przy tej małej Espresso gdzieś tam o poranku, tak, jeszcze muska go te, takie fajne, fajne słoneczko gdzieś tam na, 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 na Starówce w, w Mediolanie czy tam w Bergamo. Mam w głowie te obrazki, tak jak chodziłem sobie, dzieci nie było obok, tak? I żeśmy, i żeśmy tam sobie chodzili i oglądali, takie zwykłe rzeczy. No, lubię po prostu szukać, wiesz to albo kreować taką niezwykłość w takich zwykłych tematach na pozór, tak? Nawet, nawet jakieś uliczka, uliczka, kawałek, kawałek kamienicy. Jest zwykła codzienność. I powiem Ci, kurczę, no kadrowanie, kadrowanie, światło, kurczę, magię ze zwykłych rzeczy zrobić, no to jest dla mnie przyjemność i w tym odnajduję przyjemność. I właśnie za mało takiej reportażowej fotografii, no nie mam czasu, a chciałbym, właśnie, sobie pójść na jakiś spacer, street foto, bez stresu, bez ciśnienia, bez patrzenia na zegarek, bo za godzinę do domu nie. Ale to muszę Cię kiedyś namówić na streeta w Białymstoku. Bargata? Kiedy ostatnio byłeś na streetie w Białymstoku? Yy... <laughs> next, ba... next question. Dalej. No dobrze. A coś jeszcze jest oprócz, oprócz e, streeta? Może jakieś e, astrofotografie? Nie, nie, w ogóle to nie, nie moje trencie. klimaty. Nie, nie lubię takich rzeczy. Gdzieś tam tylko sobie tak z ciekawości z dziećmi pojechaliśmy poobserwować gwiazdy, to coś tam ale w ogóle to nie, nie moja bajka nie, nie Czyli musi być człowiek po prostu na zdjęciu zawsze lubię człowieka, bardzo lubię człowieka, tak podobają mi się takie y, portrety, w których no, ten człowiek nie, nie jest spłoszony właśnie obiektywem i powiem Ci i powiem Ci właśnie może z tego wynika też sposób mojej pracy, kiedy, kiedy, na weselu nie podnoszę aparatu, tylko czasami wykręconą ręką gdzieś tam robię w bok zdjęcia, bo wiem, że szerokim kątem obejmę to, co chcę, a zanim dobiegnę i ustawię, to już nie będzie to, mhm. tak, więc właśnie w ten sposób mam szansę na zdobycie takich kadrów naturalnych. Mhm. No i ten reportaż siedzi we mnie, także Powiem Ci, może dlatego te wesela mi się nie nudzą, bo tam te sytuacje są na każdym weselu inne i masz cały czas ten dreszczyk emocji, jak idziesz, nie wiesz, co, co upolujesz. Naprawdę nie można tego rozpoznać po, po typie klienta, nie można tego rozpoznać po miejscu, bo to jest po prostu no, wielka zagadka, wielka tajemnica. Na miejscu dopiero... Widzisz, tak naprawdę musisz być czujny cały czas. No i wtedy powiem ci, no mam przyjemność ogromną z tego, jak. Niby to jest wesele, niektórzy mówią na to kotlet, ale w tym jest taki po prostu reportaż, że chce się to robić, tak? chce, chce, się, chce się z tym pracować. A widzisz jakąś taką różnicę w fotografowaniu wesel, załóżmy tutaj u nas w mieście, a gdy pojedziesz na jakąś taką wioseczkę i tam się wszystko na wsi dzieje? Na wsi. No gdzie, gdzie wiesz? No bo często jest tak, że um, jakieś przygotowania czy coś są, mhm. zdarzają się, że są gdzieś tam na wsi, mhm. ale jednak jedziemy potem na salę tu do Białego czy, czy, czy mhm. gdzieś do jakiejś takiej większej miejscowości. A gdy wszystko gdzieś się gdzieś tam lokalnie, nie? Zdarzyły się jakieś takie ci wesela wiesz, w remizie? Dawno nie. Miałem takie coś, ale to chyba z pięć lat temu ostatnio. Powiem ci, nie, nie, nie widzę jakoś bardziej tutaj w jedną czy w drugą stronę, żebym preferował coś. Po prostu czasami wszystko zależy od towarzystwa. Jeżeli towarzystwo jest, no widzę, że jest ekipa zgrana, tak? że widzę, że no chciałbym mieć zawsze ludzi takich otwartych, tak? bardzo takich rozluźnionych. No, niektórzy potrzebują więcej czasu, potrzebują troszeczkę, żeby nad nimi popracować. Te kadry pierwsze nie zawsze są takie, jak, jak to by się chciało ale no, pracuję nad tymi ludźmi. Właśnie myślę, że tą, tą obecnością trzeba rozbić czasami tą atmosferę. Natomiast nie widzę tu przewagi jakoś, że, mm -hmm. że lokalne bardziej, a gdzieś tutaj w mieście to lepiej. Bardziej widzę tutaj w samych ludziach, tak? Bo zdarzają się wesela normalnie, masz tutaj na miejscu i no, goście w ogóle jakoś może... Nie ma takiej relacji między nimi wesołej, i tu jest więcej polowania wtedy, co nie? Czasami tu te relacje leją się strumieniami, tak? Tematy do zdjęć, naprawdę, a czasami musisz upolować to. I to jest wtedy ciężka praca, kiedy musisz szukać tego, szukać. I tak naprawdę materiał, który dostarczasz, to jest mocno takie bardzo intensywnie. Polowany, a nie jest to reprezentacja tego, co rzeczywiście było na tym mhm. weselu, bo te wesele nie było takie jak te wybrane przeze mnie momenty, które nadały temu weselu niekoniecznie takiemu ekspresyjnemu, a te, poprzez te momenty, które upolowałem, nadałem pewien charakter temu reportażowi, że jednak działo się tam, co nie? Mimo tego, że. Przebywając tam nie miałeś takiego wrażenia. Że nikt nie płakał, nie było jakichś takich tak, wielkich emocji, tak, zdarza tak. się także. No właśnie, właśnie. Dlatego mówię: czasami musisz wywalczyć sobie ten swój materiał, tą swoją e, historię, a czasami ona po prostu się dzieje. Sama. Tak, tak. I po prostu robisz to z otwartą buzią. I tylko martwisz się, żeby ci migawka się nie zablokowała gdzieś tam. Tak, bateria w... nie padła. Tak to Pamiętasz w... jakąś swoją taką topkę? W topki, w topki. W topki, w topki. W rochu była taka mównica plastikowa. Jak stoisz przodem do ołtarza, to po lewej stronie. I ona mhm. mia miała tą podstawkę taką plastikową jakąś. I wiesz, ja tam chodząc gdzieś. Obok nieopatrznie ramieniem trąciłem. Jak ona zaczęła rezonować, jak ona głośno się odezwała na cały kościół. A wiesz, ja tylko delikatnie szturchnąłem to mm -hmm. tak naprawdę. I to nie wiem, czy zaczepiłem szelkami, bo jeszcze wtedy szelki miałem, teraz już nie używam. I wiesz, jakoś tak szturchnąłem i słyszę tego. Tylko... No, wstyd, wstyd. I wszyscy na Ciebie. No oczywiście kamerzysta, facepalm, <noise> pokazuje mi, ale, ale nic, no. no nie ma co się zrażać tutaj. Nie, raczej, raczej nie miałem jakichś takich historii. A zdarzało Ci się właśnie, że, że ktoś robił jakieś takie może nieduże wesele i było wszystko pod domem, załóżmy, że tam były rozstawione namioty. Miałem Wiesz takie imprezy I bar bardzo, bardzo lubię takie imprezy. Powiem Ci, że ludzie pozbywają się takiej pozy w takich miejscach. To są u siebie cały tak, czas. Tak, bo, bo jak są w jakimś takim wystawnym lokalu, to tu już tutaj krawacik poprawie tutaj już <laughs> wszyscy elegancko, a tam właśnie w jakiś takich bardziej sielskich warunkach, to oni są no bardziej sobą. Tak, oni swobodnie chodzą, tam jest takie płynne połączenie między tą częścią właśnie taneczną, a, a podwórkiem. I Fajnie, bardzo to lubię. Kursze, no, tak się wdzięcznie robi tam zdjęcia. swobodnie napięcie. Dokładnie, no, mówię, nie łapią tej pozy, są tacy rozróżnieni, a na salach to raczej się pilnują, więc tutaj musisz polować jednak. <laughs> tutaj. A czujesz, że właśnie czasami niektórzy przesadnie się spinają na weselach, mówię o parze, czy tam wiesz, najbliższej rodzinie? Raczej nie, raczej nie, nie mam takich sytuacji. Może kiedyś coś takiego gdzieś zaobserwowałem, ale to naprawdę to jest jeden na sto. Raczej myślę, że może początki bywają takie trudne, wiesz, zanim się rozkręcą. No to rzeczywiście trochę, trochę tego napięcie gdzieś tam jest, ale... ale słuchaj. Magiczne płyny robią swoje i leci. I leci. Myślisz, że długo będziesz jeszcze, ślubny fociu? Wiesz co? Póki, póki mam z tego przyjemność, póki odnajduję w tym radość z złapania tego reportażu, tych momentów, i póki ludzie mają radość z, z oglądania tych, tych moich zdjęć, no to, to będę to robił. Czuję się, wiesz, na, na, na siłach jak najbardziej. Ja mam jeszcze takie już na koniec, bo już będziemy kończyć, bo fajnie się gada, czuję, żebyśmy już tutaj jeszcze przesiedzieli parę godzin. Co byś powiedział osiemnastoletniemu sobie? Pamiętasz, jak miałeś 18? Tak, ja próbuję sobie przypomnieć. <grym> to 4 lata temu to. Tak, aha. Wiesz co? Odwagi. Tylko tyle. Odwagi. Nie czaj się. Nie czekaj. Zaczynaj. Po prostu. Odkładanie, czekanie, bo to niewłaściwy moment. Ja boję się. Kurczę, ktoś z takimi rozterkami. Potrzebuje rozmowy z kimś, kto przeszedł już pewną drogę i, i pozwoli mu uniknąć pewnych błędów, bo naprawdę nie, nie warto tracić czasu, trzeba, trzeba działać. Okej, okay, niech to będą działania na początku, może jakieś takie trochę czasami niezdarne, ale to nie ma co. No człowiek uczy się na błędach, ale trzeba działać, żeby, żeby było lepiej, no to wpierw. Siłą rzeczy jest gorzej, więc trzeba cokolwiek ruszyć, bo jak się nie, nie, nie ruszysz, no to jesteś cały czas w tym samym punkcie zerowym. No więc kurczę, tak naprawdę yy, no, potrzebna jest rozmowa: potrzebna jest rozmowa. Nie, nie warto zamykać się w sobie i, i z tym problemem gdzieś tam tkwić, tylko z tym problemem otwarcia, tak? Ruszenia, no bo to yy, no człowiek, człowiek tak jakby jest, wiesz, skołowany, nie wie, co robić, wstydzi się może powiedzieć komuś, tak, no, ale to, kurczę, no, tr trzeba, trzeba, odwagi, trzeba rozmowy, no mówię, czasami rozmawiasz z kimś i jedno zdanie wyniesiesz, jedną myśl, która cię po prostu puści gdzieś tam mhm. przez życie, no, więc... tak, 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 dokładnie, więc, no, no trzeba rozmawiać, trzeba wymieniać poglądy, trzeba dyskutować, bo mówię, możesz w jakimś błędnym przeświadczeniu tkwić i to ci zabierze yy, trochę cię przyblokuje. Może ci zabrać moment, bo to mógł być właściwy moment, za chwilę ten moment minie, ty stracisz czas. No i warto po prostu zadziałać, nawet małymi kroczkami, ale ale one zaprocentują. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki również. I do zobaczenia na live. To, o kurczę. Ty boisz się? Pewnie, że się M boję. Zaczną Ci zadawać jakieś stresujące pytania? No. Dobra. Jak Nie, to... że Cię wymęczyłem dzisiaj, to... Zmoderujemy. Zmoderujemy. Dzięki <laughs> bardzo. Dzięki również.